Witam Państwa serdecznie. Tych, którzy są dzisiaj z nami na sali przystanku Historia w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej, a także tych, którzy online w trybie nas oglądają za swoimi ekranami komputerów czy też telewizorów. Moje nazwisko Piotr Wojciechowski. Spotykamy się na kolejnym spotkaniu, debacie z cyklu Tajemnice Bezpieki. Dzisiejszy temat to rząd przełomu czy rząd zaniedbań. Próba podsumowania w 30-lecie nadchodzące powołania rządu Jana Olszewskiego. Po mojej lewej stronie pan dr Jan Parys, były minister obrony narodowej tego rządu. Za chwilę też opowiemy jego krótką biografię polityczną po upadku tego rządu. I po mojej prawej stronie profesor Grzegorz Górski, który pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów i blisko współpracował z premierem Janem Olszewskim, jak i ówczesnym ministrem URM Wojciechem Włodarczykiem. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Przywitam jeszcze tylko pana posła ministra zapomniałem imienia, przepraszam. Tomasza Rzymkowskiego, tak jest, który jest wśród nas. I przejdziemy do naszego spotkania. Nadchodząca 30. rocznica, proszę Państwa, bo 6 grudnia tego roku upłynie 30 lat od daty powołania przez Sejm RP pierwszy wyłoniony w wolnych wyborach po II wojnie światowej Jana Olszewskiego na funkcję premiera rządu i 23 grudnia tegoż roku dzisiejszego upłynie 30 lat od daty uzyskania wotum zaufania tego rządu, czyli takiego ukonstytuowania się i funkcjonowania w dalszej perspektywie czasowej. Czyli w tym roku, w grudniu, będziemy mieć dwa bardzo ważne daty. Przede wszystkim z tej racji, że mamy do czynienia z wynikami wyborów pierwsze po II wojnie światowej w pełni legalnych, demokratycznych, tajnych, czyli ta władza miała pełną legitymizację oraz ten rząd, który, no i właśnie tu się spotkaliśmy po to, żeby bronić bądź atakować tezy, że był to rząd przełomu, a może rząd zaniedbań. Pozwolę, że tak odsieję, że tak pan dr Jan Parys znalazł się w rządzie jako minister obrony narodowej w aurze, no, dużego, sporego kryzysu rządowego. Z niego odszedł na powiedzmy 1,5 miesiąca przed upadkiem tego rządu. Potem działał w politycznym ruchu założonym przez nich, to mało osób pamięta, III Rzeczpospolitej, o ile dobrze pamiętam, z przydomkiem Jana Parysa. A następnie funkcjonował w różnych formułach politycznych do czasów współczesnych, gdzie ostatnio zajmował funkcję szefa gabinetu politycznego pana ministra Waszczykowskiego. Obecnie jest teraz znanym komentatorem, publicystą, który i ekspertem, można powiedzieć, od spraw międzynarodowych, wojskowych, geopolityki. Pan Grzegorz Górski, ciut młodszy od pana Jana Parysa, pełniący wówczas bardzo ważną funkcję, ale ukrytą, że tak powiem, w tych warunkach funkcjonowania rządu Jana Olszewskiego właśnie w obecnym KPRM-ie, czyli dawnym Urzędzie Rady Ministrów na ulicy Ujazdowskiej, chyba 1/3, o dobrze pamiętam ten adres. Współpracował bardzo blisko z Wojciechem Włodarczykiem i premierem Janem Olszewskim, w szczególności od, że tak powiem, obszarów związanych z legislacją, ale także administracją publiczną i no, był świadkiem wielu ważnych, istotnych rozmów i decyzji, które wtedy zapadały. Po upadku rządu także był związany z Janem Olszewskim. W okresie walki o prezydenturę w 1995 roku profesor Grzegorz Górski był, i dobrze pamiętam, szefem sztabu jego. Potem od tej polityki odszedł. Obecnie jest rektorem Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu, znanym cywilistą, prawnikiem, a także no, komentatorem spraw związanych z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Czy panowie chcieliby coś dodać od siebie, żeby dobrze sprofilować was przed... Sama prawda. Dobrze. Super. To zaczniemy. Panowie, Oprócz tego ja postaram się być, że tak powiem, i w tej roli adwokata diabła, ale też tego prokuratora i atakującego. Zanim do tego dojdziemy, to panowie macie dwie ciekawe różne ścieżki do tego, że w tym rządzie na tych różnych szczeblach zafunkcjonowaliście, zaistnieliście i z nimi byliście związani, a potem ponosiliście tego konsekwencje. Może zacznę po starszeństwie od ciebie, Janku. Jaka była droga twoja znalezienia się w tym rządzie na funkcji ministra obrony narodowej, bo ona nie była prosta ze względu, i tutaj przypomnę państwu, którzy tych lat nie pamiętacie, że ten rząd powołany był jako rząd tak naprawdę mniejszości w parlamencie wówczesnym i był wynikiem kompromisu trudnej prezydentury Lecha Wałęsy, który to Lech Wałęsy rościł sobie prawo do konstruowania tego rządu, jak i poprzedniego, na przykład rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Tu był ewidentnie rządem prezydenckim. Janku, jak to się stało? Szanowni Państwo, myślę, że my dzisiaj wspominamy to, co było przed 30 laty i trzeba sobie zdać sprawę, że dla kogo to jest interesujące. Otóż mam wrażenie, że to jest interesujące dla tych, co byli świadkami tego, tamtych wydarzeń, a tak naprawdę to młode pokolenie, które się urodziło, nie wiem, po 70 roku, to w ogóle traktuje te wydarzenia sprzed 30 lat jako jakąś odległą historię, która na dzień dzisiejszy nie ma wpływu. Otóż mnie się wydaje, że to jest to, że dawne wydarzenia odchodzą, to jest normalne, natomiast jednak można się na tych wydarzeniach pewnych rzeczy nauczyć. I mnie się wydaje, że cała historia rządu Jana Olszewskiego jest pewną ważną lekcją, ponieważ podziały i pomysły i programy, które wtedy zostały zarysowane, w jakiejś mierze trwają do dzisiaj i są aktualne. I te podziały, które są dziś, skądś się wywodzą. Wywodzą się mianowicie z tamtych lat. Skąd się znalazłem w tym rządzie? No, było kilka, można powiedzieć, przyczyn. Jedna to to, że Jan Olszewski był adwokatem, mój ojciec też był adwokatem i po prostu panowie się znali i tym samym ja byłem znany, nie byłem anonimowy. Druga rzecz to to, że pracowałem już wtedy w administracji od września 1989 roku w Centralnym Urzędzie Planowania, gdzie się zajmowałem Departamentem Spraw Obronnych. Mało tego, już uczestniczyłem w rokowaniach polsko-rosyjskich na temat wycofania jednostek Armii Radzieckiej z Polski. To powodowało, że miałem jakąś wiedzę, jakieś doświadczenie i byłem przynajmniej trochę rozpoznawalny. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że nie jestem jedynym kandydatem na to stanowisko ministra obrony w rządzie Jana Olszewskiego. Budowa tego rządu trwała kilkanaście dni. Natomiast no, to był wynik, można powiedzieć, przepychanek czy negocjacji pomiędzy Wałęsą a Janem Olszewskim. No i w rezultacie stanęło na tym, że inni kandydaci odpadli, a stanęło na tym, że to ja mam być tym ministrem, co było dla mnie zaszczytem, zaskoczeniem, wyróżnieniem, no wręcz szokiem, powiedziałbym, bo nagle ze stanowiska dyrektora generalnego Centralnego Urzędu Planowania, który zajmuje się obronnością w aspekcie gospodarczym, miałem przeskoczyć na inne stanowisko już bardzo samodzielne. Oczywiście znałem ludzi, którzy byli wokół Jana Olszewskiego, bo już wcześniej miałem kontakt i z Jarosławem Kaczyńskim, i z Lechem Kaczyńskim, i z Zdzisławem Najderem, więc to środowisko, które pomagało budować ten rząd, czy właśnie Wojciech Włodarczyk, który kiedyś, z którym wcześniej działałem w Klubie Atlantyckim, no to byliśmy, można powiedzieć, jakoś towarzysko i ideowo związani. Natomiast, jak Państwo doskonale wiecie, Jan Olszewski Nigdy nie miał, wtedy nie miał żadnej swojej partii, więc on budował ten rząd spośród ludzi, których szanował, których uważał za jakichś znawców, autorytety i chciał, żeby to był rząd osobowości i oczekiwał, że parlament nowy, wolny, jak tutaj powiedział Piotr Wojciechowski, pierwszy wybrany w wolnych wyborach od II wojny światowej, że ten parlament to zaakceptuje. I szczęśliwie tak się stało, więc mogliśmy zacząć pracę. Natomiast kiedy mowa jest o tych zaniedbaniach i sukcesach, to proszę pamiętać, że oczywiście z perspektywy lat jest bardzo łatwo krytykować, ośmieszać, podważać, mówić, że trzeba było inaczej. No bo z perspektywy lat my dużo więcej wiemy. Natomiast trzeba sobie przypomnieć tamtą sytuację, tamten kontekst historyczny. No, tamta sytuacja była niezwykle trudna i sądzę, że wiele osób dzisiaj już nie pamięta tamtej sytuacji, a zwłaszcza wielu młodych ludzi sobie nie wyobraża, jak bardzo był rozbity parlament na skutek złej ordynacji wyborczej. Poczekaj, jeśli mogę, to przypomnę twoje słowa, jak opisujesz okoliczności powołania ciebie na tą funkcję. One są ciekawe. To jest taka kultowa książka Piotra Semki i Jacka Kurskiego, Lewy Czerwcowy, proszę państwa. To jest książka dekady, polegająca na obszernych wywiadach czterech osób, w tym między innymi tutaj siedzącego Jana Parysa, ale także Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza, bo jeszcze jest Kostrzewa z obraz, Adama Glapińskiego i Kostrzewarz z Orby, tak? To jest nie kapitalna, która powstała po upadku, była pisana po upadku rządu Jana Olszewskiego w drugiej połowie 1992 i wydana przez mój ulubiony wydawnictwo Edition Spotkania w 1993 roku. Jedna z najlepiej sprzedających się wówczas książek, kultowa, namawiam. I tak rzeczę na pytanie pytających dziennikarzy Jan Parys. Kiedy otrzymał pan telefon z propozycją objęcia stanowiska ministra obrony narodowej? Odpowiedź. Dzień przed exposé premiera. Telefon zadzwonił. Otrzymałem pytanie, czy zgodzę się być na liście kandydatów jako rezerwowy. Po 2 godzinach u Wałęsy Olszewski poinformował. Prezydent zaakceptował moją osobę. Inne nazwiska skreślił, mnie pozostawił. Pytanie, kto był jeszcze na liście? Między innymi Włodarczyk i Lech Kaczyński. To jest to, co państwu wcześniej mówiłem, jak, że tak powiem, mocno rościł sobie ówczesny prezydent Lech Wałęsa do szperania personalnego w tym rządzie. Tak? Ten rząd tak właśnie powstawał, w takich realiach, z dnia na dzień. I to jest też taka ciekawostka, przepraszam, w jakich uwarunkowaniach Jan Parys wszedł do gabinetów Ministerstwa Obrony Narodowej. I pamiętajmy, że wtedy całe wojska północnej grupy armii wojsk radzieckich stacjonowało na terenie Polski. Całe, wszyscy. Ani jeden jeszcze wtedy nie opuścił teren Rzeczpospolitej Polskiej. Pana pierwsze dni w wojsku. Do MON trafiłem dokładnie tuż przed Wigilią. Wprowadził mnie tam Olszewski. Zostałem w pustym gabinecie. Z okna rozciągał się widok na ambasadę sowiecką. Rozumiałem, że jestem sam, że być może w 300-tysięcznej armii są ludzie, którzy zechcą mi pomóc, ale muszę ich odnaleźć. Aparat będzie mi przeszkadzać. Przyjdzie mi walczyć z biernym oporem. Szef gabinetu oświadczył mi, że nie ma do przejrzenia żadnych papierów. Żadnego z dowódców nie było pod telefonem. To jest, ja to dlatego, Janku, cytuję, że żeby młodzi ludzie, czy ci, co się interesują historią polityki czy politologią w Polsce, wiedzieli, że wtedy politycy nie mieli własnego zaplecza w dużej części. Wchodzili do takich resortów całkowicie samotnych. A brak asystentów, ekspertów, nie wiem, know-how, handicapu i tak dalej. Takie były realia początku lat 90. co zapewne musiało w jakiś sposób no, potem projektować, nie wiem, na decyzję, czy też na skuteczność likwidowania tego oporu. Dobrze, to już mamy, jakby tu powiedzieć, historię indywidualną ministra Jana Parysa. A pan profesor, jak się znalazł w otoczeniu Wojciecha Wodarczyka, premiera Olszewskiego i URMO? Ja jeszcze tylko dodam z tego historycznego kontekstu. Dzisiaj jest akurat rocznica wyborów. 30. To jest o tyle ważne, że właściwie dopiero no właśnie tego 27 października zrealizowaliśmy jałtański warunek porozumienia mocarstw. To też, żeby wszyscy mieli świadomość tego, że od 4 czerwca 1989 roku do 27 października minęło tak dużo czasu. I to był ten właściwy rzeczywiście moment przełomu, kiedy można powiedzieć, że no, mieliśmy to, co jest synonimem niepodległego państwa, czyli wyrażenie przez społeczeństwo swojej woli co do tego, kto ma, zwłaszcza w tamtym modelu ustrojowym, być rzeczywistym eksponentem woli suwerena narodowego. Ja w 90 roku byłem zaangażowany w tworzenie Porozumienia Centrum. Tak się złożyło, że w okresie kampanii wyborczej Lecha Wałęsy w 90 roku zostałem szefem kampanii wyborczej Wałęsy na województwo toruńskie. Tam współpracowałem formalnie, szefem komitetu wyborczego był pan Krzysztof Żabiński, który był działaczem Solidarności. No i tak się to ułożyło, że właściwie też w końcu grudnia 90 roku, kiedy po zaprzysiężeniu to w zasadzie było w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, Krzysztof Żabiński dostał informację, że jest mu proponowane objęcie teki albo ministra spraw wewnętrznych, albo szefa Urzędu Rady Ministrów. Spotkaliśmy się w kościele i podszedł do mnie i mówi: to co ja mam brać? Ja mówię: słuchaj, to bierz ten urm i nie zajmuj się MSW. No i w ten sposób pan Żabiński został szefem Urzędu Rady Ministrów. No i zaproponował, bo no, znaczy dynamicznie wyglądało to tak, że w pierwszy dzień po świętach pojechał do Warszawy i wieczorem zadzwonił, że jest po prostu taka tragedia, bo poszedł do tego urmu i on nie wie, co w ogóle z tym robić. Więc następnego dnia rano ja już byłem w tym urmie i tak ogarnialiśmy to do końca roku. Jeszcze zdaje się 29 czy 30 grudnia dostałem już, znaczy zasugerowałem, bo to, no, znaczy jak wyglądał ten urm wtedy, to powiem tak, no, tam było wszystko albo z Komitetu Centralnego, albo z MSW, albo z Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam nie było jednej normalnej placówki, jednego normalnego działu, który by nie był kontrolowany przez ludzi starego systemu. Pan Ambroziak, który był szefem URM-u zarówno przy Mazowieckim, jak i przy Bieleckim, no, był osobą, aż ja będę wchodził w szczegóły, ale no, po prostu nie kontrolował w ogóle sytuacji, tak najdelikatniej rzecz ujmując. Więc no, pierwsze, co ja zasugerowałem, bo tak nikt nie wiedział, co z tym robić, no to powiedziałem, żeby jak najszybciej tego Ambroziaka po prostu odsunąć. No i tam wtedy Bielecki, który już był premierem, powołał Żabińskiego na podsekretarza stanu, mnie na doradcę, no i tak żeśmy zaczęli administrować, zanim jeszcze rząd powstał. No i ja tam byłem do w zasadzie gdzieś końca maja. No, to, co zrobiłem, no to udało się tam wprowadzić szereg osób, ale to w styczniu takich na kluczowe stanowiska typu tam biuro kadr, jakieś biuro administracyjne, biuro finansowe. To byli wszystko moi koledzy z tego środowiska tak zwanych młodych chadeków, które było jednym z filarów ówcześnie Porozumienia Centrum. No ale w zasadzie na początku lutego już widziałem, że tam się nic więcej nie da zrobić, bo opór przeciwko no, wprowadzaniu jakichś tam bardziej istotnych zmian był tak duży, że w zasadzie nie można było kolejnych zmian personalnych przeprowadzać. To się ograniczyło do takiego wąskiego grona współpracowników Bieleckiego. A wtedy powierzono mi takie zadanie, miałem tam przygotowywać pielgrzymkę papieża, bo w 1991 roku była kolejna pielgrzymka Ojca Świętego, więc ja się tym zajmowałem tak do momentu, w którym już wiadomo było, że wszystko jest zamknięte. Wtedy po prostu zrezygnowałem, bo nie widziałem sensu dalszej kooperacji. No i kiedy się pojawił, no jakby po wyborach, pojawiła się ta perspektywa. Ja tam pracowałem oczywiście przy wyborach na rzecz Porozumienia Centrum w moim okręgu. No, a w międzyczasie tak no, na kanwie tych naszych doświadczeń, bo cały czas miałem kontakt z kolegami, którzy pozostawali w URM-ie, No, kontaktowaliśmy się głównie z tym środowiskiem skupionym właśnie wokół Jana Olszewskiego i Zdzisława Najdera przy Komitecie Obywatelskim, które było częścią do wyborów porozumienia centrum szło w takiej formule porozumienia obywatelskie centrum, to się tak wtedy nazywało, żeby podkreślić, że Komitet Obywatelski jest też częścią tej takiej koalicji. No i tam między innymi poznałem taką też dla nas tutaj kultową postać Sławka Dąbrowskiego, który też mnie tam skomunikował z Wojciechem Włodarczykiem. No i właściwie kiedy jesienią, tak już po tym październikowym kolapsie związanym z misją Geremka wiadomo było, że no bo Jan Olszewski się pojawiał od początku jako względnie oczywisty kandydat, bo on już się pojawiał wcześniej, kiedy było po wyborach prezydenckich, kiedy Wałęsa został prezydentem, no to on miał być wtedy, tak jakby to powiedzieć, tą pierwszą opcją jako premier, no ale wtedy to zostało też w taki czy inny sposób zablokowane, no to już tutaj Olszewski był jedną z takich osób, która mogła scementować to, co wyniknęło w efekcie wyborów, bo to, żeby to zostało na dalszy część naszej dyskusji, bo jeżeli mówimy o efektywności rządu, to trzeba pamiętać, że podstawą rządu Jana Olszewskiego to było 140 mniej więcej mandatów, tak? 140, bo to było 49 mandatów ZHN-u, on się tam inaczej nazywał, 44 mandaty Porozumienia Centrum, 27 czy 29, już nie pamiętam, Porozumienia Ludowego, plus takich kilku formacji chadeckich, to wychodziło 140. To przypomnijmy tylko Państwu, którzy nas słuchają i oglądają, a nie są świadkami tamtych wydarzeń, że ten Sejm przez ordynację był potwornie rozdrobniony. Tak, prawie 30 ugrupowań uzyskało mandaty. Tak jest, dokładnie. Nigdy już potem, ani przedtem Sejm Polski nie był tak rozdrobniony jak w Sejm pierwszej kadencji. Proszę bardzo. Więc tworzenie tego gabinetu jakiegokolwiek to oczywiście było zajęcie karkołomne. Od razu w pierwszym podejściu tam się wokół Geremka zblokowała tak zwana później mała koalicja, czyli Unia Wolności plus Kongres Liberalno-Demokratyczny plus Polska Partia Przyjaciół Piwa, tak, był taki podmiot polityczny, to dawało razem tam coś w granicach 115. No oni to szachowali, do tego dochodziło 62 bodaj z SLD, czyli oni mieli tak 170 niewyjęte, można powiedzieć kontrolne, no i budowanie tej większości było no rzeczywiście bardzo trudnym rozwiązaniem, a tryb był taki, że wskazywano premiera, a później trzeba było uzyskać wotum zaufania dla rządu. To, że rząd uzyskał to poparcie, było wynikiem tego, że wspierała Solidarność, to było kolejne 30, bo Solidarność występowała jako odrębny podmiot, plus później tam poparł KPN, który miał też prawie 50 i PSL. I to była ta duża koalicja, która w rzeczywistości tak naprawdę miała tam 170 mandatów, plus te KPN-owskie i PSL-owskie, no to wychodziło 260. Na tym się opierał rząd. No i jak już wiadomo było, że Jan Olszewski został mianowany tym premierem, myśmy wcześniej, jakby to powiedzieć, toczyli tam rozmowy, wiadomo było, że to przejdzie, bo tam już ta konstrukcja taka, że on tam zostanie tym premierem była względnie przesądzona, choć nie wiadomo było, jak będzie wyglądał rząd. Ja wtedy zdołałem przekonać pana też Wojciecha Włodarczyka i pana premiera do tego, żeby nie czekać z tymi działaniami związanymi z organizowaniem i przejmowaniem Murmu aż do momentu, w którym rząd się konstytuuje, tylko żeby rzeczywiście zacząć to jak najszybciej, nie jako z marszu, żeby zacząć przejmować ten urząd i zacząć nim tam jakoś funkcjonować. No znałem ten urząd, powiedzmy, tam też przy pomocy kolegów, więc tę nominację uzyskałem względnie szybko i de facto byłem tym administratorem, zanim rząd się ukonstytuował. Nie będę się opierał, ale chyba byłem pierwszym podsekretarzem stanu, który pan Jan Olszewski powołał. No i tak się tam znalazłem w tym, że tak powiem, tyglu, który później rzeczywiście przez kolejne 6 miesięcy to był taki kocioł, w którym ta woda cały czas wrzała i każdy dzień de facto, czy każda godzina, no to była czymś nowym, zaskakującym. To nie były to czasy, w których był internet, czy były komórki. To wszystko, jeśli funkcjonowało informacyjnie, no to przede wszystkim była telewizja, radio. Te telewizory wszędzie gdzieś tam w gabinetach chodziły, oglądało się je i się nasłuchiwało, co tam się dzieje. Tak się znalazłem w Urmie. Jeszcze wstępniak, ministrze. Bo żeby młodzi ludzie, o których ty się odwoływałeś, w ogóle zrozumieli kontekst historyczny, to trzeba powiedzieć, że gro ważnych aktorów obecnej sceny politycznej wywodzi się, czy też zaistniało właśnie po pierwszych wolnych wyborach w ramach tego układu parlamentarnego, jak i w konsekwencji działalności rządu Jana Olszewskiego i potem jego obaleniu. Tak? No, z prawej strony, no to jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, tak od 2015 roku, no tutaj siedzący zasiadał w MSZ jako jedna z ważniejszych osób przy ministrze Waszczykowskim, kierujących gabinetem i też polityką zagraniczną, tak? No mamy też innych członków tego rządu, którzy zajmowali od 2015 roku bardzo intratne i ważne stanowisko. Antoni Macierewicz, tak, były szef resortu spraw wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, potem minister obrony narodowej w rządzie premier pani Beaty Szydło i poseł, marszałek, senior Sejmu, etc., tak? Badacz czy też szef podkomisji do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Adam Glapiński, tak? Szef wówczas bardzo ważnego, strategicznego resortu, jakim był Ministerstwo Współpracy Gospodarki za granicą, tak? Czyli wszystkie koncesje, paliwo, nie paliwo, bardzo ważny, sowietyzowany resort, który on rozmontowywał, obecnie prezes Narodowego Banku Polskiego, tak? Andrzej Olechowski, który niczym meteor przez ten rząd przeleciał jako minister finansów, też potem odgrywał bardzo znaczącą rolę przy budowie chociażby Platformy Obywatelskiej, potem działając w polityce na różnych płaszczyznach i różnie się starając. Nawet po stronie, bym powiedział, lewicowej. Miller, Cimoszewicz, Kwaśniewski. To są politycy, którzy wtedy w wymiarze tej demokracji proceduralnej w Sejmie pierwszej kadencji zaistnieli i zaczęli robić kariery. Oni wszyscy są teraz w obiegu. Miller, Cimoszewicz, europosłowie, prawda? Że o Donaldzie Tusku nie zapomnimy. Że o Donaldzie Tusku nie wspomnimy, tak? Wiceprzewodniczący wówczas. Waldemar Pawlak, tak. Tak, znaczy wszyscy ci, którzy w tym słynnym filmie, tak, Jacka Kurskiego, Nocna zmiana i tych archiwaliach, gdzie w gabinecie w Sejmie prezydenckim decydowały się losy Jana Olszewskiego, do dnia dzisiejszego pełnią ważną rolę w polskiej polityce, nawet międzynarodowej. No przecież nawet Lech Moczulski, który został niedawno na demonstracji przecież na Placu Zamkowym, wyjęty w wieku tam 90 paru lat, prawda? No wtedy wówczas przecież decydował o powołaniu rządu Jana Olszewskiego, bo cały klub parlamentarny KPN-u wspierał, a potem go odwoływał po ujawnieniu jego tajnej współpracy z Służbą Bezpieczeństwa. Także to jest taka klamra, która pokazuje, że to nie są zamierzchłe historie, to nie jest historia, którą można, że tak powiem, pisać jak o archeologii czy starożytnym Egipcie. To są żywi ludzie, którzy w dużej części mają niezły, można powiedzieć, wpływ na obecną rzeczywistość. To jest tak, gwoli, że tak powiem, wyjaśnienia, że to nie są prehistoryczne czasy, o których opowiadamy, o których świadczymy. Dobrze. Ale to przejdźmy do meritum naszego tematu, czyli rząd przełomu czy rząd zaniedbań. Próba podsumowania. Rząd trwał tylko 6 miesięcy niespełna, tak? Od 23 grudnia 1995 roku do 4 maja 1992 roku, w którym aurze skandalu, jednego z największych kryzysów po przełomie i transformacji wywołanego, został pozbawiony władzy. To Janku, jakbyś miał bronić tego rządu, to na palcach jednej ręki jakie wymienisz sukcesy, ale nie takie bieżące, które wówczas wydawały ci się istotne, tylko takie, które z perspektywy 30 lat uważasz za istotne. Czy w ogóle jest tyle, ile palców na jednej ręki? Myślę, że jednak trzeba pamiętać, kiedy się dokonuje takiej oceny, o tamtejszej sytuacji, bo to nie tylko był niechętny prezydent Wałęsa. To nie tylko były wojska radzieckie w ilości 62 000 żołnierzy radzieckich w Polsce. To był właśnie ten rozbity parlament. To były bardzo silne wpływy komunistyczne w społeczeństwie, w parlamencie, w mediach. Było ogromne bezrobocie. Setki przedsiębiorstw upadały w efekcie tak zwanej transformacji Balcerowicza. Była presja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Więc no, trzeba o tym wszystkim pamiętać. Trzeba było również pamiętać o tym, że życie polityczne ówczesne było sparaliżowane przez porozumienia okrągłego stołu, ponieważ większość elity, która była w parlamencie, była zaangażowana w te porozumienia. Jan Olszewski uważał, że te porozumienia nie są aktualne i trzeba je odrzucić. I to był, moim zdaniem, to było źródło sporu, tak, między Janem Olszewskim a resztą elity politycznej, bo to były zupełnie inne programy dla Polski. Jeżeli mamy być ustrojem demokratycznym, to znaczy, że nie mogą być w mocy żadne porozumienia zawierane kiedyś. Że nie może być tak, że niezależnie od wyborów rządzą ci sami ludzie. A przecież do tego prowadziły porozumienia okrągłego stołu. Że społeczeństwo sobie może głosować, ale do władzy mają zawsze dochodzić ci sami. Tak? Albo ze strony solidarnościowej, albo ze strony komunistycznej. Tak? Miejsca dla tak zwanego obozu patriotycznego czy niepodległościowego nie było. Ani przy okrągłym stole, ani później miało nie być. Już nigdy. Przecież przypomnę, nie wszyscy pamiętają, ale porozumienia okrągłego stołu zawierały taki zapis, iż powstanie komisja dwustronna, która będzie nadzorować wcielanie w życie tych porozumień. Taka komisja rozjemcza, niezależna od wszelkich wyborów parlamentarnych. Tak? Więc to były bardzo trudne warunki i to był czas, kiedy pękł obóz solidarnościowy. Tak? Więc po pierwsze kładłbym nacisk, jeśli idzie o dorobek rządu, na to, że opanowano inflację, że przygotowano dobry budżet, że zatrzymano złodziejską prywatyzację. I dowodem na to, że to się udało, jest nie tylko poprawa sytuacji gospodarczej, stabilizacja gospodarki, ale to, że następny rząd, czyli rząd Suchockiej, przyjął bez poprawek budżet zrobiony przez poprzedników, czyli przez rząd Jana Olszewskiego. Sytuacja gospodarcza zaczęła się trochę stabilizować, trochę poprawiać. No, druga rzecz to był zwrot w kierunku zachodnim, o czym mówił już premier w swoim exposé, a co mnie przypadło w udziale do realizacji. Tak? Zostały wtedy po raz pierwszy jasno sformułowane cele, że wychodzimy z Układu Warszawskiego, że maszerujemy na zachód, że chcemy się związać z Paktem Północnoatlantyckim. Nie tylko został zaproszony sekretarz generalny NATO do Polski, ale zostało wynegocjowane z nim wcześniej to, co on tu powie. A on powiedział nie tylko do mnie, on powiedział do całej opinii publicznej, do 400 oficerów zgromadzonych na sali w ośrodku konferencyjnym MON-u. Tak? On powiedział nie tylko o jakiejś uprzejmości, on powiedział: drzwi do NATO dla Polski są otwarte. Tak? I w tym momencie ja wiedziałem, że możemy rzeczywiście zmieniać politykę obronną, że wychodząc z obozu wschodniego mamy gdzie pójść, że nie będziemy w żadnej strefie szarej. Otóż to się nie wszystkim podobało. Ta polityka prozachodnia, pronatowska powodowała furię w środowisku Lecha Wałęsy, furię w środowisku Gazety Wyborczej i Unii Demokratycznej. Przypomnę, że to przedstawiciel Unii Demokratycznej w imieniu ministra obrony Janusz Onyszkiewicz głosował za tym, żeby nie rozwiązywać Układu Warszawskiego. Tak? Taka była wizja Michnika, taka była wizja Geremka, taka była wizja Onyszkiewicza, taka była wizja Mazowieckiego. A dlaczego? No dlatego, że tylko kiedy Polska będzie w strefie wschodniej, trwa układ Okrągłego Stołu, który tym ludziom gwarantuje przywileje, gwarantuje władzę do końca życia. Tak? Jeżeli Polska idzie na zachód, to znaczy, że tamte porozumienia idą do kosza. I oni muszą startować w wyborach, które mogą przegrać z narodem, którym tak naprawdę gardzą. No i w końcu był trzeci ważny element tego dorobku rządu Jana Olszewskiego. To jest próba oczyszczenia życia politycznego, elity politycznej. To, co się nazywa lustracją. Chcę po raz kolejny wytłumaczyć, o co tu chodziło. Przecież nie chodziło o to, żeby ścigać albo napiętnować członków PZPR, których było kilka milionów. Nie, absolutnie nie. Nie chodziło o to, żeby karać albo ścigać pracowników komunistycznej Służby Bezpieczeństwa albo komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Szło wyłącznie o to, żeby oczyścić środowisko solidarnościowe, mówiąc najkrócej, czyli z posłów, senatorów i ministrów, tak, z tak zwanych konfidentów, tak, czyli z ludzi, którzy zdradzili swoje środowisko opozycyjne i donosili i przeszli na drugą stronę. Jan Olszewski, chociaż dorabia mu się gębę jakiegoś radykała, tak naprawdę był człowiekiem niezwykle umiarkowanym. On odróżniał pracowników MSW i SB, którzy za pieniądze służyli w tych formacjach, od konfidentów, czyli tych ludzi, którzy w obozie Solidarności dokonali zdrady. Tych uważał za najgroźniejszych. Bo jeśli idzie o pracowników MSW i bezpieki komunistycznej, to uważał, że to są ludzie, z których być może niektórzy się nawrócą i że jeszcze być może trzeba im dać szansę, żeby się opowiedzieli za nowym demokratycznym państwem. Natomiast nie widział szansy pracowania z ludźmi, którzy są skompromitowani, bo zdradzili i którzy mogą być szantażowani i zmuszeni do pracy dla obcego mocarstwa. Więc to są te trzy elementy: gospodarka, prozachodnia polityka i oczyszczenie żyć elity politycznej ze zdrajców, które moim zdaniem były najważniejsze. Przy czym, proszę Państwa, to nie znaczy, że ten rząd dokończył te zadania. Ten rząd zaczął, ale nie dokończył i tego wszyscy jesteśmy świadomi. Te cele, które Jan Olszewski postawił, zostały jako testament, jako program dla kolejnych rządów solidarnościowych, niepodległościowych. Z wielkim zapałem pan minister wygłosił te kilka myśli, spotkało się to z takim aplauzem. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba jedną z najmniej docenianych i widocznych w przestrzeni publicznej, nawet zaraz po upadku rządu Jana Olszewskiego, a już w następnych latach na pewno, było niedocenianie tego, co się stało bardzo szybko na polu porządkowania finansów publicznych. Prawda, profesorze? Wyście zastali budżet, właśnie nie było budżetu, tak? Finanse były w rozsypce. To, co zdemolował Balcerowicz swoją prawie dwuletnią polityką, to była jakaś tragedia, bo oprócz tych w makroskali wskaźników bezrobocia, galopującej inflacji, drukowania pustego pieniędzy, nie było wiadomo tak naprawdę, ile co jest w poszczególnych przegródkach kieszeni, tak? I uporządkowanie tego jest kapitalnym sukcesem. Może coś o tym powiesz, bo naprawdę to jest jakby obszar mało widoczny, mało doceniany. Znaczy, mało kto sobie uświadamia, jaka była sytuacja z roku 1991 roku. Ja to jak dziś pamiętam, kiedy Jan Olszewski niemal codziennie, no można powiedzieć, wzywał do siebie Leszka Balcerowicza i próbował uzyskać od niego elementarną informację na temat tego, jaki jest stan budżetu państwa. To już nawet nie chodziło o to, czy cokolwiek jest realizowane, czy nierealizowane z ustawy budżetowej. No, pan Balcerowicz nie był w stanie nawet stwierdzić, jaki jest poziom deficytu w liczbach wymiernych. To po prostu było niepojęte, jak można było funkcjonować, jak funkcjonował rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. To wszystko się opierało to mogę podać taką informację. Tam był taki znany zresztą pan minister, wiceminister Misiąg. On był bardzo popularny w tamtych czasach. I jak funkcjonował pan minister Misiąg? Na telefon. Na telefon, jak trzeba było kogokolwiek zasilać, to pan minister Misiąg miał taką jedną metodę. Mówi, to ja zrobię teraz taki przelew i no to on będzie omyłkowy, to dostaniecie tam pieniądze na 2 tygodnie i po 2 tygodniach mi oddacie. Znaczy on po prostu działał jak taka, no bym powiedział, Lombard, tak? Lombard. Samorządy, kto miał tam przejście przez posła, przez wojewodę, na coś nie starczało. To po prostu ludzie zarządzali w taki sposób jak w Lombardzie. Ktoś oddawał, nie oddawał, to w ogóle nie miało znaczenia. Więc tak to wyglądało w tym momencie. Jak pan minister Karol Ludkowski, to też mało kto pamięta, objął swój urząd, no to się biedak jak po tygodniu zorientował w ogóle jak to wygląda. Na początku roku jeszcze nie było 3 króli. No, popadł naprawdę w głęboką depresję. Minister finansów początkowo. Tak, tak. No myśmy tam musieli wykonywać nadzwyczajne ruchy, ażeby wzmocnić go personalnie, ponieważ no, w którymś momencie doszło też do tego, że to też tam było chyba około 6 gdzieś grudnia, znaczy stycznia, że jednego dnia pan minister Kawalec, pan minister Misiąg i tam jeszcze jeden był, to takie 3 filary Balcerowicza. Jednego dnia przyszli, złożyli mu wypowiedzenie i po prostu wyszli ze Świętokrzyskiej, tak? Czy no, nie przekazując żadnych informacji, żadnego... Tam nie został nikt z tego tak zwanego poziomu erki. On został sam w tych biurach. No, tam podjęliśmy takie dosyć intensywne działania, no przede wszystkim tam w sensie porządkowania całego tego bałaganu, no bo to trudno było inaczej określić, no to odegrał taką fundamentalną rolę wtedy pan właśnie minister Zdrzałka, którego zainstalowaliśmy, który mimo tego, że był gdzieś tam po jakiejś kontuzji na nartach, bo też gdzieś tam pojechał na narty i był ze złamaną nogą, o ile dobrze pamiętam, to gośmy gdzieś spod Warszawy przywozili, żeby to wziął z marszu, no i rzeczywiście on to tam w szybkim tempie jeszcze z paroma osobami zdołali opanować. Pan minister Zdrzałka wcześniej współpracował z panem ministrem Glapińskim, kiedy ten był właśnie w tym resorcie budownictwa jeszcze w rządzie Bieleckiego. Tam był oprócz niego pan Andrzej Diakonow, jeszcze kilka osób, więc no tam udało się taką grupę zainstalować i to był rzeczywiście wielki sukces, dlatego że no, właściwie można powiedzieć, gdzieś w połowie stycznia no, myśmy uchwycili jakiś grunt. Czy to już było przynajmniej mniej więcej wiadomo. Tam nie było oczywiście ustawy budżetowej na rok 92. Nawet prowizorium nie było przygotowanego, więc trzeba było zrobić jakieś prowizoryczne ruchy. Więc to wszystko no, wyglądało katastrofalnie i uchwycenie w ogóle tej sfery, to ja uważam, że to było fundamentalne w ogóle dla przyszłości Polski, tak? Dlatego, że naprawdę w tamtym momencie Polska znajdowała się w takim momencie, znaczy w takiej sytuacji, że przy tych wszystkich pozostałościach, które były po tym puczu moskiewskim, przy tej próżni strategicznej, przy tym wszystkim, co się tam działo, przy tym, no tu pan minister łaskawie nie powiedział, no przecież koncepcja NATO bis to nie była koncepcja, że tak powiem, wrogów zewnętrznych, to była koncepcja ludzi z wewnątrz. To była koncepcja stworzenia NATO bis z udziałem Związku Sowieckiego, który miał być takim uzupełnieniem NATO właściwego, tak? Przecież to myśmy słyszeli, więc to ja nie chcę się wypowiadać, czy to, co robił Balcerowicz z Bieleckim było zamierzone, czy było to wynikiem ich po prostu kompletnej indolencji i głupoty. Natomiast niewątpliwie to, co się działo, no to było po prostu destrukcyjne dla państwa. To, że to zostało uchwycone, że rząd doprowadził do tego, że został uchwalony budżet. Wcześniej w tej procedurze, która tam była, trzeba było uchwalać założenia planu społeczno-gospodarczego, bo to był warunek wtedy konieczny do tego, żeby budżet uchwalić. To musiało przejść przez Sejm, trzeba było zyskać większość mimo potwornego ataku na rząd Jana Olszewskiego, na każdy najdrobniejszy wskaźnik, który się tam znajdował w tych założeniach. Myśmy nad tym naprawdę bardzo ciężko pracowali, żeby to zbudować, to poparcie polityczne. To się udało, budżet też przeszedł. To było także w sferze porządkowania gospodarki, no kilka, mi nie starczy palców jednej ręki, żeby powiedzieć o wszystkim, co udało się wtedy zrobić, ale spróbuję się skomasować. No, proszę państwa, choćby to uporządkowanie procesów prywatyzacyjnych, takie dwa symboliczne elementy, no to jest dokończenie, ale już nie na takich bandziorskich zasadach prywatyzacji huty Lukini, znaczy huty Warszawa i przejęcia jej przez Lukiniego, a później no, w całości przeprowadzony proces prywatyzacji Bielska, czyli wytwórni samochodów małolitrażowych, które, no można powiedzieć, w tamtej sytuacji to był potężny zastrzyk finansowy i dobrze przeprowadzona transakcja prywatyzacyjna, nie złodziejska, nie korupcyjna. Do tego wysiłek pana ministra Lipki i także Staszka Padykuły, powołanie agencji, znaczy czy uruchomienie tak naprawdę faktycznie Agencji Rozwoju Przemysłu. Tam się po prostu jak w zasadzie domina waliła jedna firma po drugiej. To był proces, który trudno sobie dzisiaj w ogóle uświadomić, jak wyglądała Polska w 1991-1992 roku. To, że weszła agencja, która elementarnie no, ratowała polski przemysł. To, że dzisiaj już możemy mówić... Stocznia Szczecińska, przecież sanacja. To jest jeden z modelowych, flagowych wówczas projektów. Dzisiaj tak. Państwo było 590 na Podkarpaciu. No skąd jest dzisiaj Dolina Lotnicza, te wszystkie rzeczy? No to było właśnie zasługa Staszka Padykuły i Adama Lipki, którzy właśnie z olbrzymim zapałem ratowali te wszystkie firmy Centralnego Okręgu Przemysłowego. To jest, no w tej sferze myśmy pracowali, tu mogę powiedzieć, że Jan Olszewski był prawnikiem, ale nigdy nie był takim człowiekiem, który się zajmował administracją, czymkolwiek. No był człowiekiem wolnego zawodu, on nigdy nie pracował w urzędach, w instytucjach. No ale on miał genialną taką intuicję choroby całego aparatu państwowego. Myśmy wtedy powołali Zespół do Spraw Reorganizacji Administracji Publicznej. Pracowaliśmy nad przebudową tej administracji zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu terenowym, uzupełnieniem reformy samorządowej. Takim wielkim osiągnięciem tego zespołu było przygotowanie ustawy o zarządzie majątkiem Skarbu Państwa z powołaniem wyspecjalizowanej agencji do tego. To był w ogóle pierwszy ruch taki, który przygotowywał no, wejście w jakiś realny panowanie nad majątkiem państwowym. Ta ustawa była de facto gotowa. No, później to przejął Rokita, oczywiście to wywrócili wszystko do góry nogami. Nawet na poziomie no, na przykład funkcjonowania, to się wtedy nazywało Komitet Badań Naukowych. Pan profesor Karczewski przygotował no, bardzo dobry system grantowy, który przez kilka lat funkcjonował. Później też to zostało wywrócone do góry nogami. Został stworzony system patologiczny, który do dzisiaj zresztą, można powiedzieć, funkcjonuje. No to były też te można powiedzieć, takie osiągnięcia w zakresie uporządkowania sytuacji w handlu zagranicznym, którymi się zajmował pan obecny prezes Grapiński. To też było potężne wyzwanie, bo no, to dzisiaj my wiemy już, jak to wyglądało, że te wszystkie centrale handlu zagranicznego no, to były de facto wszystko instytucje przykrywkowe służb, ale one ciągle wtedy funkcjonowały, one ciągle wtedy obracały jakimiś niewyobrażalnymi kwotami pieniędzy, których nikt nie kontrolował. Ten cały handel zagraniczny, te koncesje, to wszystko to była jedna sfera, w której w ogóle przez te 2 lata to nawet nikt nie próbował uchwycić jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością. Ja już nie mówię, że kontrolować, ale to po prostu cały czas było wyzute z jakiejkolwiek, że tak powiem, kontroli państwa. Więc no, tych elementów takich, których nasze wejście, ja nie powiem, że my wtedy coś realnie zdołaliśmy zmienić, tak? Ale ta reakcja polegająca na tym, że oni się ze strachu, tak, czy dla rozeznania zatrzymali, bo się chcieli zorientować, że coś tam się dzieje, to od razu przynosiło efekty, bo to było widać, że jak to się mówi, wystarczyło nie kraść, żeby od razu się porządkowało. No to była właśnie taka reakcja, tak. Znaczy, wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście przez ten kryzys czerwcowy rząd przeszedł, to by Pewne rzeczy, które nawet dzisiaj tu obserwujemy w ostatnich latach w życiu gospodarczym, stałyby się szybciej, no bo to była też, i tu zakończę, pewna myśl Stefana Kurowskiego, profesora Stefana Kurowskiego, który był doradcą ekonomicznym Jana Olszewskiego, no, który był takim tutorem dla Adama Glapińskiego, Jerzego Zżałki, Andrzeja Diakonowa wymienionych, ale jeszcze wielu innych osób. I który na przestrzeni no, mojej świadomości, wiedzy na temat tego, jak wyglądały procesy gospodarcze w Polsce od 1989 roku, no, był rzeczywiście jedynym człowiekiem, którego myśl i koncepcje ekonomiczne, gdyby wtedy zostały wprowadzone w życie, no to byśmy byli dzisiaj w zupełnie innym miejscu. No my je z opóźnieniem 20-letnim de facto wprowadzaliśmy i wprowadzamy, bo to wszystko, co się dzisiaj dzieje, to jest... No ten przykład prokuratorii właśnie jest taki, no tak? Bo to było tak, prawie, że tak. Gotowe, a dopiero instytucja powstała ile? W 2006 roku, 2005 roku, tak? Tak. To jest dokładnie tak, ale dobrze, to bardzo dziękuję. Ja jeszcze bym znaczy to już jakby rzeczywiście nie starczy palców na jednej ręki, więc przerzucamy na drugą. Znaczy panowie, no, fundamentalną sprawą jest obrona zaparafowanego, zaakceptowanego przez rząd Jana Olszewskiego traktatu polsko-rosyjskiego z maja 1992 roku. Czyli jakby niepozwolenie na prorosyjską, prosowiecką politykę Lecha Wałęsy wówczas, który chciał przemycić wbrew prawu i interesom Polski ten słynny punkt 7a, o ile dobrze pamiętam, traktatu, który mówił o tym, że na bazie tych eksterytorialnych obszarach po jednostkach wojskowych północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej stacjonujących na obszarze Polski powołane zostaną ponadnarodowe firmy na mocy porozumienia polsko-rosyjskiego, czyli z całą tą, że tak powiem, ciężarem agenturalnym. Wtedy deklaracje pana ministra o wejściu do NATO byłyby tylko pustymi deklaracjami, znaczy nikt by z taką agenturą w struktury NATO Polski by nie wpuścił, tak? I przypomnijmy sobie chronologię. Przecież Lech Wałęsa dopiero po przyjeździe, mam nadzieję, że opowiesz to teraz, profesorze, z Moskwy, po awanturze przecież, żeby podpisać właśnie to w korzystnym kształcie dla Polski, co apostulował w niekorzystnym Lech Wałęsa, wtedy oficjalnie złożył wniosek do Sejmu o cofnięciu poparcia dla Jana Olszewskiego i potem już jakby była efekt domina, tak? Wniosek Unii Wolności, Unii Demokratycznej o odwołanie i procedowanie to na równolegle z uchwałą lustracyjną, która została podjęta 28 maja 1992 roku. Ale może opowiedzcie panowie o tych okolicznościach tego traktatu, no bo to jest... Bo i ty, profesorze, mówicie o zgodnie, że zastaliście rząd no, w sposób zageneralizowany, prawda, prześwietlony przez Rosjan, złogi komunistyczne, sowieckie, ale to właśnie w tym momencie, wydaje mi się, one zostały jak najbardziej zamanifestowane. Ta wrogość wobec państwowości polskiej i legalnego rządu. Kto z panów chce jakby pierwszy opowiedzieć o tych newralgicznych czasach? Myślę, że o ile ja dobrze pamiętam, to toczyły się... Wiadomo było, że ma jechać Wałęsa i zgodnie z ówczesną konstytucją prezydent mógł podpisać traktaty wyłącznie z upoważnienia rządu. Więc bez zgody rządu nie mógł podpisać, to byłoby nieważne. I Wałęsa miał jechać, podpisać te traktaty z Rosją do Moskwy. Było to wiadomo i tak jakby kończyły się jeszcze negocjacje i nad traktatem o przyjaźni i nad umową o wycofaniu wojsk. I doskonale pamiętam, że dość niespodziewanie było zwołane posiedzenie tej komisji polsko-rosyjskiej do spraw tych wycofania. To było na ulicy Foksal. Ono było o tyle niespodziewane, że zwołano je bardzo wcześnie. Czy gdzieś o 8, a czy w ogóle nawet o wpół do 8. Pewnie po to, żeby część komisji nie dotarła, żeby ludzie no, przyzwyczajeni trochę do lenistwa, do biurokracji przyszli na 9. I tam właśnie nagle dołożono, wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że w porozumieniu z prezydentem on tutaj widzi potrzebę, żeby uzupełnić ten gotowy już tekst o ten zapis dotyczący spółek handlowych w w dawnych bazach radzieckich, na co zareagował generał Ostrowski, który był przedstawicielem premiera i delegatem rządu do spraw stacjonowania jeszcze wojsk radzieckich i powiedział, że on o tym nic nie wie i że jemu premier nic takiego nie zlecał. Na co ten wiceminister powiedział, ale to jest uzgodnione ze stroną radziecką oraz prezydentem. Pamiętasz nazwisko tego wiceministra naszego? Nie pamiętam. A to nie był pułkownik Jan Majewski przypadkiem? Nie. Chyba nie. Okay. I wtedy generał Ostrowski, który wywodził się, no tak jak wszyscy generałowie, no z kadry PRL-owskiej, ale jednak skoro otrzymał pełnomocnictwo od premiera, to czuł się wobec niego lojalny, opuścił to posiedzenie, wsiadł w samochód, przyjechał na Waleje Ujazdowskie i powiedział premierowi, w trybie takim awaryjnym się do niego dostał, co się dzieje i co ma robić. No, premier się trochę zastanawiał i po paru dniach pamiętam, że już Wałęsa miał lecieć do Moskwy. Premier zawołał, ja wtedy byłem na urlopie, ale mnie zaprosił Antoniego Macierewicza, zaprosił Wojciecha Włodarczyka i powiedział, co ja mam robić. Tutaj w tym tekście jest taki dopisek. Wałęsa właściwie w tej chwili już startuje do Moskwy. Co mam zrobić? No i myśmy zaczęli się zastanawiać, co można zrobić. Baliśmy się, że Wałęsa będzie chciał ten układ podpisać, no po prostu ignorując wolę rządu, chociaż to by było nieważne, no ale to by narażało państwo na kompromitację, na awanturę. No wtedy tam jeden z rozmówców mówi, to jak Wałęsa dojedzie do Moskwy, to niech pan premier zadzwoni, to ty, Janie, zadzwoń, Wałęsa będzie w ambasadzie i przekażesz mu tutaj swoje zastrzeżenia. No ja wtedy powiedziałem, że wydaje mi się, że to nie jest dobra droga, bo po pierwsze telefony są placówek dyplomatycznych na podsłuchu, po drugie wtedy słowa przez telefon to są słowa, nie ma śladu. Ja mówię, uważam, że trzeba wysłać szyfrogram, który będzie śladem, jakie jest stanowisko rządu, jakie jest stanowisko premiera w tej sprawie i na co daje premier zgodę, a na co nie daje. No i Jan Olszewski po krótkim wahaniu wybrał i powiedział, tak, ja uważam, że lepiej napisać. I tak się stało, że Wałęsa tą depeszę szyfrową otrzymał. Podobno wściekł się, bo uważał, że wszystko jest już dograne, tak jak Rosjanie chcieli. No tym niemniej wiedział, że bez zgody rządu jego podpis będzie nieważny i powiedział otwarcie stronie rosyjskiej, że rząd na to się nie godzi, na ten zapis, na to jedno zdanie. Strona rosyjska na to przystała i bez żadnych wielkich awantur się z tym pogodziła. No i Wałęsa wrócił i właściwie mógłby być dumny, bo mógł powiedzieć, no proszę, tutaj jacyś urzędnicy coś tu napsuli, ja pojechałem i układ jest dobry, porozumienie jest dobre. A on wrócił i dosłownie w jakimś szale, w jakiejś furii na lotnisku bluzgał, wymyślał, tak? I już na lotnisku do mediów powiedział, cofam uznanie dla tego rządu. To jest rząd, który mnie źle traktuje, który nic nie rozumie, który nie umie prowadzić polityki. Tak? Ja zostałem skompromitowany i tak dalej. W ogóle się nie interesował tym, jak ważny jest ten zapis i czym on groził. Tak? Więc już było wtedy wiadomo, że tak jakby historia rządu jest krótka, no bo bez poparcia Wałęsy trudno było wtedy rządowi funkcjonować i dopiero po paru dniach, jak była ustawa lustracyjna, przypominam, po paru dniach wtedy ten układ parlamentarny nazwany przez tutaj małą koalicją, czyli Unia Wolności, przede wszystkim Rokita, zaczęli zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie rządu i dążyć do obalenia rządu. Ja bym poprosił o relację z perspektywy osoby, która właśnie wewnątrz wtedy była, tak? Kiedy był ten właśnie losy Polski się wtedy tak naprawdę ważyły. Tak naprawdę się losy Polski, że to nie jest górnolotne. Znaczy to przestawienie tej zwrotnicy by nas załatwiło na... Znaczy już ten świat by inaczej wyglądał zupełnie i nasza tak niepodległość i suwerenność. Ale tak jeszcze tylko uzupełnieniu, że na 2–3 tygodnie przed wyjazdem Lecha Wałęsy do Moskwy właśnie w ramach podpisania tego traktatu polsko-rosyjskiego, Urząd Ochrony Państwa, Zarząd Kontrwywiadu uzyskał operacyjną informację ze swojej agentury, zresztą tutaj niedaleko uplasowanej w ambasadzie Federacji Rosyjskiej, że Rosjanie zapewniają, że mają oryginały dokumentów świadczących o współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. To był taki z ich strony świadectwo pogrożenia palcem, że mają, mogą użyć. Państwo polskie nigdy nie odpowiedziało na pytanie, jakie zasoby Rosjanie mają, jeżeli kompromitujące ówczesnego Lecha Wałęsy, prezydenta Lecha Wałęsy, i nigdy nie odpowiedziało na pytanie, czy kiedykolwiek, a jeżeli tak, jak użyły te zasoby kompromitujące wobec Lecha Wałęsy. Ta zbieżność tych dat i postępowania i postawy Lecha Wałęsy może mówić dużym prawdopodobieństwem, moim zdaniem, że już wtedy Rosjanie używali tych papierów. Jego postawa właśnie w Moskwie może to uprawdopodobniać. Ale to jest wszystko w fazie nas, niestety, że tak powiem, no, dywagacji tak naprawdę i bawienia się science fiction. Profesorze, jak z twojego punktu widzenia te wydarzenia widziałeś? Znaczy, jeżeli mówiłem wcześniej o tej koncepcji NATO-BIS, to jakby to, o czym rozmawiamy, w moim przekonaniu było takim jednym z kluczowych elementów realizacyjnych tego przedsięwzięcia. To pokazuje, tak, że nie chodziło tylko o taką od sobie umowę mniej czy bardziej związaną z oczywistym już, bo wtedy było oczywiste, że Rosjanie w sensie wojskowym opuszczają Europę Środkowo-Wschodnią, więc to nie stanowiło jakby przedmiotu czy istoty problemu, bo że opuszczają ją swoimi jednostkami, natomiast to nie oznaczało, że oni rezygnują z obecności w tej przestrzeni. I zbudowanie sobie całego systemu, no nazwijmy to faktorii, które miały, tak jak w systemie kolonialnym, wykonywać kontrolę, no to było oczywiście sygnałem po tej wizycie Wernera, że panowie tutaj hola hola z tym NATO, tak? To jest nasza strefa wpływów, jak nawet tutaj z uwagi na aktualną sytuację nie będzie Armii Czerwonej, to będą tutaj nasze wypustki i my kontrolujemy sytuację. I to było oczywiste. No, znaczy ten moment, w którym pan generał Ostrowski przyszedł i zameldował, że oni tam robią te wszystkie rzeczy poprzez kancelarię prezydenta, no rzeczywiście był dosyć dramatyczny, ponieważ wcześniej pan minister Skubiszewski na posiedzeniach Rady Ministrów na bieżąco relacjonował i to się nie pojawiało. Znaczy nie było w ogóle tego zagadnienia, ono po prostu wpadło w ostatnim momencie. W momencie, kiedy już było wiadomo, że Wałęsa jedzie podpisywać umowę i to rzeczywiście było gdzieś tam z boku wyciągnięte. Ja nie jestem ostatecznie przekonany, czy to nam podyktowali Rosjanie, czy oni to sami z własnej inicjatywy po prostu wyciągnęli, ale to zostawmy. Z tych, znaczy to, o czym pan minister Parys mówi, no to rzeczywiście ten problem, w jakiej formie przekazywać to stanowisko, no był problemem kluczowym, bo to później zresztą pan minister Skubiszewski ex post właśnie opowiadał, że no to właśnie związało ręce prezydentowi i on tego używał, no bo on się prezentował, Skubiszewski, w tych relacjach jako ten, który uratował całą sytuację w sensie tam dyplomatycznym, tych wszystkich, że tak powiem, ostatecznych rozmów, no i jakby rozłożył ręce, pokazując, no widzicie, jest depesza, my nie możemy tu nic innego zrobić, musimy to podpisać tak, jak jest. No i tak jakby on zawsze sugerował, że to on tego Wałęsę gdzieś tam uspokajał, czy skłaniał do tego, żeby w tej formule podpisać, choć ten nie miał oczywiście do tego chęci. Dla mnie nigdy nie ulegało wątpliwości, że jedyną i podstawową przyczyną obalenia rządu Jana Olszewskiego, no to były te wydarzenia, tak? Znaczy, że jakby ten impuls zewnętrzny, pokazanie, że my tu próbujemy realizować suwerenną politykę, tak? Że my tutaj wszystkie złogi na poważnie będziemy chcieli odcinać. No i to rzeczywiście było to najpoważniejsze wyzwanie. To zwracam jeszcze uwagę na to, to już tak w szerszym tle, to się wszystko działo chwilę po spotkaniu pana premiera Jana Olszewskiego z ówczesnym, to się chyba jeszcze nazywało przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi. To się odbywało gdzieś tam w okolicach Brześcia, nawet w tym ośrodku, w którym oni tam rozwiązywali Związek Sowiecki. Bo to pamiętam, jak pan premier opowiadał o tej wizycie tam i o tym spotkaniu z Szuszkiewiczem, gdzie rzeczywiście no, był to chyba na przestrzeni tego całego okresu funkcjonowania, nazwijmy to, niepodległej Białorusi, no jedyny taki polityk i prezydent, który autentycznie był propolski, tak? Bo tam no, już później nie było nikogo takiego, który by wykazywał po prostu skłonności propolskie, niezależnie od Łukaszenki, także jak chodzi o opozycyjnych polityków, więc to było coś zupełnie wyjątkowego. Zakładam, że to też strona rosyjska obserwowała z bardzo dużym niepokojem, że ewentualne skutki takiego działania, a tam jeszcze była planowana wizyta na Ukrainę, więc no szereg takich ruchów, które faktycznie gdzieś tam, no, można powiedzieć, mogły budzić poważne rozdrażnienie, więc z tego punktu widzenia no to był rzeczywiście kluczowy moment. To, że to się udało przewalczyć, no to jest dzisiaj, do dzisiaj tego pozytywne skutki, że tak powiem, ponosimy. To była taka żertwa, którą niezależnie od wszystkiego no, opłacało się złożyć po to, żebyśmy dzisiaj no, mogli być w tym miejscu, w którym jesteśmy i tego wydaje mi się, że tak naprawdę szersza opinia publiczna w Polsce sobie tego w ogóle nie uświadamia do dzisiaj. Tak? No premier chyba w tej książce, która powstała parę miesięcy po upadku, przerwana premiera, czy jakoś dekada tak, którą Tysol wydał, tak? Była to też taki zapis rozmowy, to chyba tam zawarł taką myśl, że właśnie dla tej sprawy, dla tej jednej konkretnej sprawy związanej z ratowaniem traktatu w takim kształcie, jakim rząd przyjął, a jakim popsutym i prorosyjskimi zapisami prosowieckimi forsował Lech Wałęsa, warto było, żeby ten rząd był właśnie dla tego momentu, dlatego, żeby to obronić. To już warto było i że tak powiem, ten rząd istniał. Tu jeszcze dodam tylko, że no, ponieważ myśmy tam oczywiście ten zapis 7a analizowali także od strony mocno legalnej, jak to by miało w praktyce wyglądać, no to powiem tak, no, tam w Urmie była taka sytuacja, że ta jedna w zasadzie z nieruszonych części z uwagi na to, żeby jednak ten rząd mógł funkcjonować, żeby mogły się odbywać posiedzenia Rady Ministrów, no to była ta cała obsługa prawna Rady Ministrów, bo to nie było tak łatwo zmienić tego obszaru. To nawet, no i to byli ludzie, którzy pracowali tam już długo, jeszcze w czasach Jaruzelskiego, nawet wcześniejszych, kiedy był premierem. Więc no taka zasiedziała, bym powiedział, nigdy w ich papiery nie patrzyliśmy, ale dla kogo oni tak tam naprawdę pracowali, no ale nawet oni się pytali, łapali za głowę, patrząc jak ta formuła była zapisana, jak nieograniczone możliwości działalności rosyjskiej wynikałyby potencjalnie z tego, co Wałęsa chciał na siłę przeforsować, więc to też pokazuje, że nawet z punktu widzenia tych ludzi to było coś zupełnie, no powiedziałbym, niezwykłego. Tak? Ja mam takie pytanie do ciebie. To, że rząd Jana Olszewskiego ze względu na swój antysowietyzm, komunizm, ta przywiązanie do suwerenności, niepodległości państwa polskiego, realizowania naszych interesów był niewygodny dla Rosjan i niewygodny dla tych złogów rosyjskich, które łamały się przed wojsku czy wojskowych służb informacyjnych, to jest jasne i jakby to nie trzeba w ogóle to udowadniać czy w jakiś sposób uzasadniać. No to z istoty natury i Rosjan, i tych złogów, i państwa perelowskiego jest to jednoznaczne. Ale czy twój rząd, znaczy ten rząd, w którym ty uczestniczyłeś, był wygodny dla naszych sojuszników? Zanim się oddam głos, zacytuję tutaj Piotra Naimskiego, który parę lat temu odpowiedział na takie pytanie, czy rząd Jana Olszewskiego był wygodny dla interesów naszych obecnych sojuszników, przede wszystkim dla USA. I Piotr Naimski tak odpowiada. w oczywisty sposób nie był wygodny. Wystarczy przypomnieć depeszę dyplomatyczną ambasadora Stanów Zjednoczonych Johna Davisa Jr. z lata 1989 roku po wyborze generała Jaruzelskiego na urząd prezydenta. Była to entuzjastyczna depesza informująca Departament Stanu USA o osiągniętym sukcesie. Powstanie rządu Janaszewskiego było z punktu widzenia Waszyngtonu podważeniem tego sukcesu. Można powiedzieć, że rząd ten był zagrożeniem dla źle pojmowanej przez Amerykę stabilności w tym regionie Europy. Zgadzasz się z tą perspektywą? Znaczy, ta depesza cytowana jest z 1989 roku i rzeczywiście w owym czasie Amerykanie, czy w Ameryce dominował pogląd, że najważniejsza jest sytuacja stabilna w ZSRR i proces zmian w bloku wschodnim ma być bardzo stopniowy, powolny i przykłady ewolucji w Polsce mają być łagodne, takie, żeby nie wystraszyć sił postępowych w Moskwie, czyli układu związanego z Gorbaczowem. Tak jakby przetrwanie tego Gorbaczowa było dla Stanów Zjednoczonych wtedy najważniejsze, no bo on był obliczalny, był słaby, był gotów negocjować i wszelkie aspiracje polskie do szybkiej niepodległości, do szybkiej suwerenności, do marszu na zachód były postrzegane jako szaleńcze, które psują tą pozycję Gorbaczowa, który był dla Ameryki wygodny. Z tym, że muszę powiedzieć, że w 1992 roku część polityków w Ameryce i część polityków w Niemczech uważała już trochę inaczej. Uważali, że Rosja jest w kryzysie. Ten kryzys tworzy pewne okno możliwości. Z tych możliwości trzeba skorzystać i maksymalnie osłabić ZSRR, czy blok radziecki, doprowadzać do demontażu komunizmu, do demontażu bloku sowieckiego. To były w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim środowiska wojskowe, Pentagonu, które intensywnie bardzo były zainteresowane współpracą Polski z NATO, chociaż sam proces wstępowania do NATO jest długi, ale oni chcieli, żeby to jak najszybciej uruchomić i żeby to szło. Oni dla tego rządu przywozili oferty w postaci używanych fregat, używanych samolotów, co miało przyjść w ciągu kolejnych kilku miesięcy, więc to były bardzo daleko idące oferty bezpłatnego wsparcia militarnego. A drugie to jest część polityków niemieckich, zwłaszcza takich jak sekretarz generalny NATO Manfred Werner, który świetnie rozumiał, że bezpieczeństwo Niemiec tak naprawdę zależy od bezpieczeństwa Polski i że w interesie Niemiec jest przesunięcie granic bloku zachodniego na Bóg. I zwolennikiem właśnie intensywnego, szybkiego poszerzenia NATO był sekretarz generalny NATO. On potrafił tym pomysłem zarazić czy przekonać do tego pomysłu innych ministrów spraw wojskowych i zagranicznych NATO. I przypomnę, że tak jak przyjechał na moje zaproszenie Werner do Warszawy, to zrewanżował się po paru tygodniach zaproszeniem dla mnie, by przyjechać do Brukseli, do kwatery głównej NATO, co było w ogóle niewyobrażalne, żeby ktoś z dawnego kraju socjalistycznego przyjeżdżał i mógł uczestniczyć w obradach ministrów obrony państw natowskich i mógł tam przemawiać, tak? Otóż Werner to zaaranżował, zorganizował i ja ten głos otrzymałem i mogłem przemawiać, tak? Paradoks polegał na tym, że w dniu, kiedy ja pojechałem do tej kwatery głównej, oczywiście za zgodą premiera, mało tego, ja o tym powiadomiłem prezydenta. Prezydent przebywał na wypoczynku w Arłamowie. Ja poleciałem helikopterem do Arłamowa powiedzieć mu, że jadę do tej kwatery głównej. On nie miał nic przeciwko temu. Wtedy obrona narodowa była tak zwanym resortem prezydenckim, więc ja byłem zobowiązany o ważnych rzeczach go poinformować i to zrobiłem lojalnie. Natomiast Okazało się, że tego samego dnia, kiedy ja rano przemawiam w kwaterze głównej NATO i mówię za zgodą premiera o tym, że polskie miejsce jest w strukturach zachodnich i my rozpoczynamy marsz do członkostwa w NATO, tego samego dnia rano Wałęsa jest w Bonn, ówczesnej stolicy Niemiec, przemawia w Bundestagu, co oczywiście jest wielkim wyróżnieniem dla każdego prezydenta i było pewnym hołdem dla Wałęsy ze strony Niemców, dla całej Solidarności. I co on mówi? Mówi rzecz, o której rząd w ogóle nie wiedział, mianowicie, że Polska nie zamierza wstępować do NATO, tylko zamierza budować razem z Rosją NATO bis. I sytuacja wyglądała tak, że ja siedzę w Brukseli i w pewnym momencie widzę, że do sekretarza generalnego NATO podbiegają jacyś ludzie. Przynoszą mu kartki. On to czyta, prawda? I odkłada. Po chwili kiwa na mnie, żebym do niego podszedł. I on mnie wyprowadza z sali. Obrady się toczą. A on do mnie mówi na korytarzu, słuchaj, co się dzieje? Ty tu mówisz jedno, a wasz prezydent w tej chwili, pół godziny temu w Bonn, powiedział w Bundestagu, że wy nie chcecie być w NATO. To ja zrobiłem takie oczy. Ja mówię, ja wiem, że prezydent jest w Bonn w Bundestagu, ale pierwszy raz słyszę, żeby takie były tezy rządu. I mówię, nie. Ja mam pełnomocnictwa rządu, tak? On mówi, no wiesz, to jest problem. Tak? No, to był dowód na całkowite pęknięcie w obozie Solidarności i na to, że to są zupełnie różne koncepcje Polski, inne koncepcje miejsca Polski w Europie. Tak? Notabene oczywiście wszyscy wiemy, że Wałęsa sam sobie tego przemówienia nie pisał, tylko że ktoś mu napisał, prawda? On tylko to odczytał. Więc ten, jakby to powiedzieć, no, ten doradca, który przygotowywał to przemówienie, w sposób świadomy ustawił Wałęsę w takiej roli, a nie w innej. Ale Wałęsa się nigdy tego nie wyparł. On cały czas, zresztą do dzisiaj, broni, że to było właściwe. No. Dobrze, ale no panowie nie chcecie uparcie odpowiedzieć na moje pytanie, czy Jankesom odpowiadało, że Polska jest silna, rząd... No powiedziałem, generałom tak, dyplomatom nie. Generałowie mówili tak, pomożemy, a przychodzili dyplomaci po paru dniach i mówili, że nie, że dosyć, że za szybko, że uspokójcie się. Był absolutny rozdźwięk, jeśli idzie o stanowisko władz Stanów Zjednoczonych. No, to w takim razie Niemcy nie mogli mieć pretensji do takiego rozdźwięku między postawą i reprezentowanym poglądem na temat wejścia Polski do NATO przez ministra Jana Parysa, a z przeciwnym zupełnie poglądem prezydenta. No, a jednak to się gryzie, tak? I uważamy, że Lech Wałęsa realizował no nie polską linię interes Rzeczpospolitej, tak? Znaczy wszystkie te konstrukcje NATO bis, EWG bis, bo jeszcze przypomnijmy sobie, że jeszcze był ten obszar, który de facto się sprowadzał do RWPG bis, tak? Czy Układ Warszawski bis. Z jego, no i to jest właśnie ta manifestacja jego poglądu, to jest próba przemycenia bezprawnego tych niekorzystnych zapisów przy traktacie polsko-rosyjskim. No to jest jakaś konsekwentna polityka, tak? Czy to był rozłam w obozie solidarnościowym, czy konsekwentna polityka od początku Lecha Wałęsy? No to jest właśnie pytanie, na które i historycy, i politycy nie odpowiedzieli sobie na poważnie na te pytanie. Ale może jakie ty masz podgląd? Znaczy, może czy rzeczywiście była tak schizofrenia wśród Amerykanów, że jedni chcieli silnego polskiego państwa suwerennego i rządu, który realizuje interesy narodowe, a drudzy nie? Czy może to był jakiś, jakaś ułuda? Może to był sposób amerykański oszukiwania swoich sojuszników? Czyli myślę, że tu po prostu musimy mieć cały czas w głowie dynamikę. To nie była sytuacja statyczna. Nie było tak, że to, co napisał Davis w 1989 roku, no, obowiązywało w 1991 czy w 1992 roku, bo no, pamiętajmy, że tak, no, na samym gruncie amerykańskim no to mamy właściwie w okresie naszego funkcjonowania kampanię wyborczą, w której wiadomo, że Bush mimo wygranej wojny w Iraku no, przegrywa wybory, tak? No, będzie nowa administracja, jest okres, to już było widać po tych notowaniach, że on tam nie ma szans, żeby tą prezydenturę uratować. No, była tam dosyć poważna debata na temat tego, jak się dalej ustosunkowywać do tego, co się w Europie dzieje w szerszym wymiarze, bo to przecież dotyczyło nie tylko Polski, ale także pozostałych krajów Europy Środkowej. To też nie jest ciągle ten sam, no najpierw Związek Sowiecki, a później Rosja. No jednak skutki tej destrukcji, która bardzo szybko postępowała w przypadku Rosji po przejęciu władzy przez Jelcyna, to było tak właściwie z miesiąca na miesiąc. To czym jeszcze Rosja była u progu 1992 roku, no to w końcu 1992 roku już było też zupełnie czymś innym, więc znaczy, to trudno moim zdaniem dzisiaj przesądzić, że tam jakaś była linia, której oni się trzymali. Znaczy, w moim przekonaniu no było tak, że kiedy udało im się z ich perspektywy doprowadzić do jakiejś formy demontażu bloku komunistycznego, no to zakładali, że ten Związek Sowiecki jeszcze nie jest na glinianych nogach w takim stopniu, ażeby można było się dalej posuwać, no to do pewnego momentu uważali, no, że trzeba zagospodarowywać to, co jest. Pamiętajmy, że te wszystkie wydarzenia też, o których Janek mówi, to jest cały czas proces jaki? No, to jeszcze Rosjanie siedzą w NRD byłym, tak? To jeszcze nie są wycofani z NRD. To też jest problem dla zrozumienia polityki niemieckiej, no bo jaki ich wtedy był interes? No, po pierwsze wyprowadzić ruskich, po drugie no, wprowadzić realne instrumenty do tego, żeby kraj jednoczyć. No to oni mają zupełnie inną, jakby to powiedzieć, filozofię patrzenia na to w stosunku do nas, bo ich nawet nie interesuje to, czy Rosjanie wyjdą od nas, czy nie, tylko żeby jak najdłużej byli u nas, żeby logistycznie zabezpieczyć wyprowadzenie ich z Rosji, bo tego by się pewno bez tej obecności tutaj nie dało zrobić. Więc no, znaczy jest dynamika. Ja bym się, że tak powiem, nie pokusił o stwierdzenie takie, że po stronie amerykańskiej był jakiś konstans. Oni po prostu testowali, jak się tam pokazywała jakaś możliwość posunięcia dalej, no to szli dalej. Dla mnie oczywiście to, o czym Janek mówi, no jest dowodem na to, że myśmy toczyli bój fundamentalny, tak? Znaczy to nie jest coś wyimaginowanego. My mogliśmy być dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Znaczy, gdyby nie to przysilenie, gdyby nie to wszystko, co się wydarzyło, to moglibyśmy być dzisiaj rzeczywiście w zupełnie innym miejscu i wcale nie musiała się ta historia potoczyć bez tego potężnego wstrząsu, jakim był 4 czerwca, bo już pomijając to wszystko, on wywołał olbrzymi wstrząs i to nie tylko w odniesieniu do Polski, bo to był no jednak wstrząs, który wywoływał konsekwencje także na całe nasze otoczenie. On ujawniał w jakiejś mierze skalę pozostałości tych złogów i wyznaczał dla tych wszystkich czynników zachodnich, które pewno na poziomie wojskowym one sobie już to planowały, że nas zossają, tak? No bo trudno byłoby zakładać, że to były przypadkowe ruchy i nieobliczone z punktu widzenia wojskowego na dłuższą perspektywę. No to mówiąc krótko, te ujawnienie skali tego tkwienia po kolana w tym błocie pozostałościach też zmuszało ich do tego, żeby te kolejne ruchy dalej robić. No i tak mnie się wydaje, że to później co się działo, to też przestawienie tej wajchy no jednak było zdecydowane, no bo ja pamiętam, że myśmy jeszcze chyba w 1993 roku musieli rywalizować na poziomie nawet takich instytucji jak Klub Atlantycki i Stowarzyszenie Atlantyckie, żeby się prześcigać w jakimś tworzeniu atlantyckiej perspektywy. No ale w którymś momencie pan minister Obrony Narodowej w rządzie Suchockiej, Janusz Onyszkiewicz, stwierdził, że jednak idziemy do NATO, bo zawsze tam chcieliśmy. No to nie wymyślił tego sam z siebie, tylko jednak te zewnętrzne czynniki musiały wypuścić określony sygnał, a z drugiej strony było wiadomo, że jelcynowska Rosja no nie ma realnych sił już w 93 i dalej, ażeby się temu przeciwstawić, a jedyne co może robić, to wynegocjować jakiś rodzaj zbuforowania naszej obecności w NATO, czyli to, do czego rzeczywiście dyplomacja rosyjska skutecznie doprowadziła w porozumieniu madryckim, gwarantując sobie, że nie będzie baz NATO i wojsk NATO w tej przestrzeni. Czyli i tak wynegocjowali bardzo dużo na ówczesny stan państwa rosyjskiego, ale że to wynegocjowali, moim zdaniem, właśnie dzięki temu, że jednak ta nowa ekipa, która przyszła po rządzie Olszewskiego, na tyle spetryfikowała stare układy, no, że oni wiedzieli, że mają na kogo liczyć w Polsce. No, tak bym to powiedział. Dokładnie. Aktywa pozostały. Janku, ty chciałeś budować w rządzie Jana Olszewskiego prawdziwą, niepodległą armię, uwolnioną od złogów sowieckich, tak nawet podkreślałeś w tej książce, tak jak mówię, to jest książka dekady, przepraszam, że nie dekomunizowałeś, no, bo musiałbyś pozbyć się 100% kadry oficerskiej wojska, bo każdy był zapisany do PZPR, natomiast desowietyzowałeś, prawda, budowałeś, przecież podjąłeś próby budowania rzeczywiście nowoczesnej armii w oparciu o relacje z krajami NATO, z Amerykanami, z Niemcami i tak dalej. Ale jest taki jeden element i taki szkopuł, który ja zawsze miałem, szczerze mówiąc, tak? Krytykujemy Lecha Wałęsę za wtrącanie się, kryzys i tak dalej do armii, opieranie się na WSI, budowanie różnych konceptów, ale czy jego pomysł, żeby korzystając z demontażu ZSSR, powstania wolnej Ukrainy, obietnicy, tak powiem, pozbycia się broni atomowej, jego pomysł, żeby Polska skorzystała i tą broń nuklearną kupiła, czy też poprzez jakąś transakcję zdobyła, no nie był słuszny. Może ten Trybun Ludowy miał tutaj jakąś intuicję. I ty tak tą sytuację opisujesz w książce Jacka Kurskiego i Piotra Semki, gdzie opisujesz właśnie tą sytuację. Gdy referowałem prezydentowi wizytę i wspomniałem o wycofaniu broni atomowej z Ukrainy do Rosji, prezydent wyraził sugestię, by Polska przy okazji dozbroiła się. I tu jest cytat. Rozmowa z Morozowem poszła w złym kierunku. Powinien pan załatwić dla Polski pewną liczbę pocisków nuklearnych, by i Polska na tym skorzystała. Wracał do tego parokrotnie. I to jest pytanie. Mieliśmy kupić broń atomową od Ukrainy gdziekolwiek byle już teraz, przy okazji rozprężenia na wschodzie. Te rozważania mnie przeraziły. Ale czy z perspektywy czasu nie przydałaby nam się broń atomowa właśnie tak uzyskana? To jest tylko pocisk, a technologia i czas dałyby nam nośniki. Po pierwsze, trzeba pamiętać, jaki był wtedy nastrój wśród polityków zachodnich. Oni uważali, że tym, co zagraża pokojowi na świecie, jest niekontrolowany rozpad ZSRR, które jest mocarstwem nuklearnym i że wtedy dojdzie do tego, że nie wiadomo, kto będzie dysponował bronią nuklearną na terenie ZSRR. I to był wielki ból polityków i generałów na Zachodzie i stąd ogromny nacisk, powtarzam, ogromny nacisk na to, żeby siły atomowe były pod kontrolą w Nowej Rosji, żeby Rosja przejmowała potencjał atomowy z innych państw, na przykład z Ukrainy. I właściwie wsparcie Zachodu dla Ukrainy zależało od tego, czy Ukraina zdecyduje się oddać swoje siły atomowe do Rosji. W owym czasie liczba ładunków nuklearnych, które miała Ukraina, czyniły z Ukrainy trzecie mocarstwo atomowe świata. Ponieważ tam było ulokowane właśnie duża część radzieckich sił nuklearnych. Ja na prośbę generałów amerykańskich toczyłem rozmowy z ukraińskim ministrem Obrony generałem Morozowem, przy czym, żeby pokazać, jaka była waga tych rozmów, to powiem, że on przyjechał trzykrotnie do Polski w ciągu tych kilku miesięcy. I tak jakby główny temat tych rozmów to była właśnie ta broń nuklearna. Nie tylko to, że robili zdjęcia, jak funkcjonuje nasza kompania honorowa, bo chcieli zbudować, a nie mieli, prawda, się na kim wzorować. I tak jakby po stronie ukraińskiej były podjęte decyzje. Myśmy mogli przekazywać pewne sugestie i w momencie, kiedy był nacisk na to, że Ukraina ma tą broń oddać, to trudno, żebyśmy my sobie to zostawiali czy kupowali. To nie było na sprzedaż. Nam zależało na tym, żeby być wiarygodnym partnerem w rozmowach, a nie wariatem, który próbuje gdzieś na lewo parę głowic sobie zorganizować. To proszę pamiętać, że pociski nuklearne są dokładnie policzone, wiadomo gdzie są, więc to nie jest zwykła amunicja, która się może gdzieś zapodziać w jakichś bunkrach czy w jakichś lasach. Teraz my nie potrzebowalibyśmy brać tej broni od Ukrainy, jak tutaj ktoś sugerował, ponieważ na terenie Polski stacjonowała broń nuklearna radziecka. Mało tego, niezależnie od broni rosyjskiej była broń, która została na podstawie umowy z roku 1967 zakupiona, sfinansowana przez Wojsko Polskie, przez polski budżet i była przeznaczona ta broń nuklearna na wyposażenie polskich jednostek wojskowych, które miały uderzać na zachód w sytuacji zagrożenia wojennego czy tak zwanej operacji zaczepnej, obronno-zaczepnej. Te pociski miały być wyprowadzone z bunkrów, które na co dzień były chronione przez radziecki specnaz i dostarczone do polskich dywizji. Każda dywizja miała określoną ilość ładunków nuklearnych w swojej dyspozycji. Każda dywizja polska. Przy czym to były ładunki nuklearne, jak podkreślam, sfinansowane przez polski budżet. Czyli one były własnością polską. Niestety po odejściu nas z rządu, kiedy Rosjanie wycofywali JAR, czyli jednostki Armii Radzieckiej z Polski, wycofali również te ładunki nuklearne i nigdy się nie rozliczyli, mimo że to była nasza własność przez nasz budżet sfinansowana. Tam był jeszcze jeden element, mianowicie kiedyś do mnie przyszedł ówczesny szef WSI i próbował mnie namówić na to, żebym ja, dysponując tak zwaną kasą specjalną w dywizjach, co wtedy było bardzo ciężko zdobyć, dał mu te pieniądze, paręset tysięcy dolarów, a on załatwi, że parę takich pocisków uda się z jednostek radzieckich w Polsce kupić. Ja mu na to tych pieniędzy nie dałem, bo uważałem, że to jest człowiek niezasługujący na zaufanie i po prostu prowokator. Pełna słuszność. To jest tak, jakby Rosjanin w polskim mundurze przyszedł do ciebie i zaproponował taką operację, ale państwo ukraińskie po odzyskaniu niepodległości było w takim stanie fatalnym, że może nie trzeba było w sposób dyskretny i ukryty i jakiś, bym powiedział, nieprostolinijny próbować podejmować tą transakcję i zakupić część arsenału. Gdyby Polska wtedy, dzięki twojemu, znaczy rządowi, w którym uczestniczyłeś, na taki odważny krok, w tej intuicji, którą tutaj zacytowałem, Lecha Wałęsy, by się zdobył, no to bylibyśmy może w innej sytuacji, nawet teraz, w jakiej się znaleźliśmy, nie mając broni atomowej i dysponując, no, bym powiedział, cały czas modernizującą się armią. Ale jeszcze zostańmy przy twoim obszarze. No i już takich, bym powiedział, przytyków spojrzenia krytycznego na ten rząd Bo ten rząd pod przywództwem premiera Jana Olszewskiego no, zrobił coś, jakby miał jakiś gen, no może nie samozagłady, ale samoosłabiania się. To jest kryzys polityczny wywołany tak naprawdę destrukcyjną rolą ministra Mieczysława Wachowskiego w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy i budowania poziomów poza plecami cywilnego ministra obrony narodowej relacji z wojskiem, tak, głównie z generałem Wileckim. Wywołał to tak zwany kryzys w rządzie Jana Olszewskiego, w wyniku którego po pewnej naradzie, gdzie mam na razie opowiesz jakby kontekst i sens z wyższą kadrą oficerską, no zostałeś najpierw urlopowany, a potem ostatecznie z tego urlopu nie wróciłeś i zostałeś odwołany przez Sejm, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze przed upadkiem rządu, czy też się mylę, Jana Olszewskiego. Ale zgoda premiera i in gremio, zgoda całego rządu na takie wydobywanie najważniejszych ministrów, najważniejszych resortów państwa polskiego, no było już takim przyspieszeniem pewnej erozji jego. Czy ta słabość też nie była w jakiś sposób współodpowiedzialna, współprzyczyniła się do mniejszej odporności tego rządu i pokonywanie trudności stawianych przez głównie prezydenta, a także przez pewną tą małą tak zwaną koalicję sejmową? Czy jakby twój przykład nie jest tego dowodem? Geneza tego kryzysu, sposób postępowania i ostatecznie no, polityki białej flagi. Jeszcze chciałem wrócić do tych spraw z bronią atomową. Otóż no nie ma dzisiaj co gdybać, co by było gdyby. Ja wiem jedno, wtedy warunkiem naszej wiarygodności wobec państw zachodnich było bardzo racjonalne zachowanie po naszej stronie w sprawach wojskowych. Proszę pamiętać, że to było tak, że jakiś cywil czy grupa cywili stoi na czele komunistycznej armii i próbuje ją uwiarygodnić. Jak my byśmy robili jakieś wariackie ruchy, to byśmy w ogóle stracili szansę na rozmowę i na to, żeby nas poważnie traktowano. Po pierwsze, Polska ani wtedy, ani dzisiaj się nie szykuje do wojny z użyciem broni nuklearnej, dlatego że nasz kraj jest na tyle mały, że wojna z użyciem broni nuklearnej powoduje u nas gigantyczne straty, które idą nie tylko w miliony, ale idą w bardzo wiele procent naszych zasobów demograficznych, więc my się musimy nastawiać na zupełnie inną obronę. Teraz o tym trzeba pamiętać. No. Jeżeli idzie o kryzys, no to powiem tak, że brak poparcia, szerokiego poparcia w parlamencie już dla rządu Olszewskiego był tu podkreślany przez moich przedmówców. Otóż Jan Olszewski miał dwie możliwości. Albo się szukać wsparcia w KPN-ie, albo szukać wsparcia w Unii Demokratycznej. Czego chciał KPN? Stanowiska ministra obrony. Czego chciała Unia Wolności? Stanowiska ministra obrony dla Onyszkiewicza, który wtedy był przeciwko NATO. W KPN-ie kandydatem na ministra obrony był oczywiście Moczulski i on też nie był wcale zwolennikiem polityki prozachodniej. I trzeba było sobie zdawać sprawę z tego, skąd się bierze ten atak. Więc z jednej strony było parcie Wałęsy, któremu się nie podobała prozachodnia polityka, a który z tego co wiem był sterowany nie tylko przez Wachowskiego, który był agentem. Praktycznie prawie wszyscy ministrowie u Wałęsy byli agentami, jak dzisiaj wiemy, dosłownie. Tam trudno znaleźć kogoś, kto nie był agentem. Tak? No i w rezultacie tej presji był ten konflikt o to, kto ma rządzić wojskiem. Premier miał taką, jakby to powiedzieć, osobowość, że był skłonny grać na czas, był skłonny ustępować po kawałku w nadziei, że stanie się coś lepszego, że nie wiem, druga strona zrezygnuje, że druga strona będzie zadowoli się drobnym ustępstwem i tak dalej. No, jak wiemy, to tak nie zadziałało, bo przeciwnie, wyjęcie mnie z rządu, raczej rząd osłabiło i rząd był słabszy, a nie silniejszy. Ta druga strona, która atakowała zarówno SLD, jak i Wałęsa, jak i Unia Demokratyczna, no, poczuli krew, zobaczyli, że presja ma sens, można naciskać dalej, no i naciskali. Proszę bardzo. Jeszcze może dodam, tak się składa, że ja na bieżąco utrzymywałem wtedy kontakt, no nie z członkami koalicji, ale no, tymi silnymi wsparciami tej naszej koalicji, czyli z PSL-em i z KPN-em, to właściwie można powiedzieć od maja, no to był taki codzienny kontakt. No, ta koalicja, to poparcie dla nas było oczywiście nie bezinteresowne, ponieważ no, można powiedzieć, było wiele elementów interesujących dla obu tych, nazwijmy to, partnerów. To tak tylko dla Państwa przypomnienia, było wtedy w Polsce jeszcze ciągle 49 województw. To na przykład się przekładało na prawie 100 stanowisk wojewodów i wicewojewodów, co w tamtym czasie wcale nie było rzeczą no, do pogardzenia. To także były zaawansowane rozmowy już jak chodzi o strukturę no, takiego gabinetu z ich udziałem, bo generalnie rzecz ujmując, równolegle z tymi nagłaśnianymi rozmowami, które Jan Olszewski prowadził osobiście z Tadeuszem Mazowieckim, no, trwał ten dialog no, z tym dodatkowym właśnie naszym wsparciem parlamentarnym. Po naszej stronie istniało rzeczywiście takie przekonanie, że no, to jest to, w czym tkwimy, nie ma alternatywy. Dlatego, że ilość sprzeczności pomiędzy z jednej strony tą małą koalicją, a z drugiej strony KPN-em i PSL-em, który też jakoś tam się między sobą, to ciekawe, Moczulski z Pawlakiem komunikowali, próbowali ustalać wspólną linię. No, wyglądało na to, że rzeczywiście to jest konstrukcja niealternatywna. No i to było takim, no, powiedział, elementem, który też pan Jan próbował wygrywać. Oczywiście my się chyba, nie wiem, czy był ktokolwiek, kto by się dowiedział, o czym on tam z tym Mazowieckim rozmawiał godzinami. Ponieważ to trwało po 3-4 godziny. Tam jedyne, co się działo w tym czasie tak z zewnętrznego odbioru, no to było to, że co chwilę tam była zamawiana dodatkowa kawa, herbata i ciastka, czasem obiad, no ale tak naprawdę o czym oni tam deliberowali, no to nigdy nie wiedzieliśmy. I ani Mazowiecki nigdy nic nie powiedział, o czym rozmawiał ani pan Jan, poza drobiazgami, no ale tak z naszej perspektywy wtedy wyglądało na to, że to jest czysty pozór, no też wynikający z tego, że w części naszej, że tak powiem, dużej koalicji panowało przeświadczenie, że to właśnie z nimi się należało porozumieć, więc no, ja to odbierałem jako taką grę pana Jana, żeby zaspokoić oczekiwania no, części małej, znaczy dużej koalicji. No niemniej rzeczywiście to spoiwo zewnętrzne przeciwko rządowi powstało w momencie, no, kiedy się pojawił czynnik, który ich połączył i scementował, czyli no, ten potworny strach, który był wywołany realnym podjęciem problemu lustracji. No i to pozostaje tylko pytanie, w którym momencie jakby to powiedzieć i dlaczego to wyniknęło w takich okolicznościach. ale rzeczywiście no, tu mogę potwierdzić to, co Janek powiedział, że w zasadzie no, padło ofiarą tych spekulacji, że no, ten resort trzeba będzie oddać, tak? I czy to będzie Onyszkiewicz, czy to będzie Moczulski, no, wyglądało na to, że to są akurat te kandydatury, które Wałęsa zaakceptuje z takich czy innych powodów, wtedy może nie do końca znanych. No i to był jakiś rodzaj tej ceny, którą pan Jan uznał, że trzeba zapłacić, ażeby zapewnić no, przetrwanie w takiej czy innej konfiguracji tego gabinetu. No ale to jest taka moja opinia oczywiście. Ta słabość, ta okazana słabość wobec ciebie rozzuchwaliła drugą stronę. Bardzo. To, co też rozzuchwalało, to też odstępstwo, które ten rząd, ustępstwo, to przez wiele miesięcy, które sobie pozwolił wobec Lecha Wałęsy, a także i wobec tej małej koalicji, to było pozostawienie radia i telewizji w rękach dotychczasowych. Czyli jakby pełne przyzwolenie wasze na ten, za przeproszeniem, żyk propagandy, jak przez te miesiące myśmy obserwowali wobec rządu. Znaczy działaliście przez własną winę poniekąd w bardzo wrogim otoczeniu medialnym. Można powiedzieć, że jeżeli się wyjmie social media, tak, internet, to w podobnym, jakim teraz obecny rząd funkcjonuje. Minus oczywiście telewizja publiczna, ale chodzi o nasycenie i te emocje i tę nagonkę, którą oni urządzali. No to może skoro może ta polityka jakoś doprowadziła, czy też współdoprowadziła tych ustępstw do tego, że no nie staliście się, tak powtarzam, odporni na te przeciwności. Tak? Macie zresztą, ten rząd miał wielu krytyków po tym i ma do tej pory. No jeden z historyków, profesor Antoni Dudek, to przy każdej okazji, jak opisuje współczesne dzieje Polski, wskazuje właśnie te słabe, kluczowe strony tego rządu. Tak? Publicysta Rafał Ziemkiewicz także to robi. Obecny senator, a dawny dziennikarz, publicysta Jan Maria Jackowski dokładnie podobny pogląd ma krytyczny na ten temat. No to może to jest jakby jedna z większych, znaczy znaczących wektorów no jednak tej porażki. No, łatwo oczywiście po latach krytykować, wytykać błędy. Na pewno były, natomiast no, trzeba pamiętać o tym kontekście, jaki był. Trzeba również pamiętać o tym, jaką osobowością był Jan Olszewski. To nie był żaden gracz polityczny, to w ogóle nie było zwierzę polityczne, jak to się mówi. To był adwokat, który wszedł w działalność publiczną z pewnym nastawieniem moralnym, że trzeba coś dobrego zrobić dla Polski. I on próbował konstruować program, rząd w przekonaniu, że jeżeli przedstawia racje słuszne, to one powinny uzyskać poparcie. I był tak jakby no, daleki od prowadzenia gry, od kiwania, od oszukiwania, od negocjowania. To było mu obce. On sobie no, nie wyobrażał tego, że ludzie mogą kłamać, oszukiwać, grać podwójne role. On naprawdę uważał, że jeżeli będą ujawnione nazwiska konfidentów, to ci konfidenci się ze wstydu ustąpią, odejdą z parlamentu, tak? A na ich miejsce przyjdą nowi ludzie i będzie się dalej pracować. No, on nie przewidywał tego, że za grupą 40 bodajże konfidentów opowie się większość sejmowa. No bo niby dlaczego uczciwi ludzie, którzy nic nie mają na sumieniu, mają bronić oszustów czy agentów, tak? No okazało się, że bronią, tak? Że stan moralny polskiej elity jest taki, że stanęli po stronie agentury, tak? Mimo że nie musieli. Nic im nie groziło, tak? Nie myśleli o tym, co jest dobre dla Polski, myśleli o tym, jak chronić swoich kumpli, z którymi są jakoś towarzysko powiązani. No, okazało się, że partykularne interesy u większości ludzi dominują. a ten, kto myśli o interesie państwa, tak jak Jan Olszewski, jest w mniejszości. Tak? No to był ten problem. Nie każdy jest gotów do brutalnej politycznej gry. Dzisiaj może więcej wiemy o tym, na czym polega brutalna polityka, bo przez ostatnie 30 lat ten, kto się interesował, to mógł to zaobserwować. Jak są wykorzystywane media, jak są wykorzystywane służby, że wygrywa nie ten, kto ma rację moralną, ale ten, kto oszukuje i kłamie i tak dalej, i tak dalej. No. No, ale ja mam taką tylko... Jeszcze uwagę, tylko dodam, to jest bardzo ważne to, co Jan powiedział. No, Jan Olszewski był całe życie adwokatem. No, występował jako obrońca. Znaczy, on był bardzo dobry w defensywie. Znaczy, potrafił, będąc zepchnięty gdzieś tam do defensywy, rzeczywiście... Znaczy, mam wrażenie, myślał bardziej kreatywnie w defensywie, a wszelkie, że tak powiem, inicjatywy ofensywne, no to było coś, co no, najciężej było do tego przekonać. To, że no, mogę tak powiedzieć, w moim przekonaniu, jeżeli by faktycznie gdzieś tam w końcu maja jakiś wynegocjowany poziom porozumienia z PSL-em i KPN-em doszedł do skutku, no to byśmy nigdy nie byli świadkami tego, co jest, tylko no to wymagało takiego no, dopchnięcia, dociśnięcia, dociągnięcia do końca, no i takiego twardego zagrania, tak? No, on sobie tego po prostu nie wyobraża. To powiedz w takim razie, dlaczego Janusz Korwin-Mikke rzuci tą wędkę, tą... No to była, to oni, znaczy nie wędkę, tylko koło ratunkowe. Słusznie mówicie, że stopień rozproszenia, wzajemnych konfliktów, niezgody interesów tego Sejmu wyjątkowego w historii parlamentaryzmu, tego legalnego ostatnich 30 lat, nie mógł spowodować obalenia tego rządu, a przynajmniej Jana Olszewskiego jako premiera, czyli i stąd ta pewność pewnego dryfowania, prawda? No dobrze, to dlaczego Janusz Korwin-Mikke rzucił im koło ratunkowe? To tylko ta koalicja strachu mogła to zrobić, związana, że tak powiem, z uchwałą lustracyjną. Dlaczego prawicowy polityk, cały czas funkcjonujący, to jedna z tych aktorów z tamtego okresu, tak, obecny europoseł, dlaczego on im to rzucił? I proszę zobaczyć, jakie to koło ratunkowe rzucił. Napisał projekt uchwały nie odnoszący się do konfidentów wojskowej bezpieki. Sprofilował to tylko wyłącznie po konfidentach SB. Ale wojsko i wojskówkę na bok w ogóle nie było mowy. Dlaczego? Ja nie wiem, jak wyglądał proces inspirowania go do tego. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że oczywiście atmosfera była pod tym względem dosyć gęsta, w tym sensie, że presja na wprowadzenie w życie dwóch haseł, czyli dekomunizacji i tej dezubekizacji, to nie było coś, że tak powiem, co nie funkcjonowało codziennie. No bo to był z jednej strony nacisk tych może rachitycznych, ale licznych i dosyć głośnych mediów z naszej strony, na czele wtedy z gazetą pana Piotra Wierzbickiego, który niemal codziennie rozliczał rząd, dlaczego nie ma jeszcze inicjatywy ani w jednym, ani w drugim obszarze. To także była taka presja ze strony różnych radykalnych. Inna rzecz, dlaczego one były tak radykalne, te środowiska, kto też je podkręcał. Ale myśmy byli pod nieustannym naciskiem, że trzeba to po prostu wprowadzić w życie. No, Porozumienie Centrum miało gotową ustawę dekomunizacyjną. No i to też taki był jeden z elementów takiej tam rozgrywki między panem Janem a panem Jarosławem. Jak trzeba coś tam było popchnąć, to był docisk na przykład, tak, że no dlaczego nie robimy tej dekomunizacji, co oczywiście też no, wprowadzało no powiedzmy nas w taki nastrój, no, że w końcu trzeba będzie coś z tym zrobić. A wydaje mi się, że Korwin-Mikke no, zagrał po prostu tak, żeby sprowokować tak, te działania w tym zakresie. Tak jak mówię, ja nie przesądzę tego, czy on to wymyślił sam, czy ktoś mu to podsunął. Pewno mu ktoś to podsunął, bo to, tak w tej umysłowości nie wyobrażam sobie, żeby był w stanie to No tak, ale podsunął tak ten, który się jakby znał na tym, no, znaczy musiał się znać, ten, tak, który... że wiedzieć, czego nie obejmować w tej uchwale, no, tak? No, zobowiązującej mówię, tylko było... wyłącznie ministra spraw wewnętrznych, prawda, do ujawnienia zasobów agentury esbeckiej, a pozostawiając jakby doskonale rozpoznanemu tematowi przez parlament, bo wcześniej funkcjonowała komisja tak zwana Okrzysika, która wydała, że tak powiem, orzeczenie winy wobec Wojskowej Służby Wewnętrznej i wydała oficjalny komunikat swoich prac, także parlament był o tym oswojony, wiedział, z czym ma do czynienia. Jeżeli chodzi więcej, no przecież była lista Milczanowskiego i wszyscy, przecież to wszyscy żyli tym, kto tam nie jest, tak? No dokładnie, no, znaczy, a jednak jakby... sprofilowano to. Ten ktoś mu podał bardzo dobrze przemyślaną uchwałę lustracyjną i co ciekawe, przez 30 lat nikt nie zadał pytania, ja nie znam tego, takiego źródła, gazety czy nagrania. Dlaczego i z jakich powodów zdecydował się pan przygotować, czy też wnieść do Sejmu uchwałę lustracyjną dotyczącą ujawnienia konfidentów esbeckich, a dlaczego pan pominął wojskówkę? Ja nie przypominam sobie, może wy sobie przypominacie, czy takie pytanie w ogóle padło wobec niego? Nie było, no to oczywiście, że nie. Nie żyje już Próchno Wróblewski, który był w kole z panem poselskim razem z panem Korwinem-Mikke, a dzisiaj Korwin-Mikke nie sądzę, żeby odpowiedział w sposób rzetelny na to pytanie. Myślę, że miałby, jakby odpowiedział, to byłoby to niemała sensacja, tak mi się wydaje. Dobrze, ale to jak już jesteśmy przy lustracji, panowie, mamy 4 czerwca, czyli przed odwołaniem jest wykonanie tej uchwały lustracyjnej. Już nie będę się znęcał nad ministrem Antonim Macierewiczem, dlaczego utaił to wszystko i jeszcze zrobił 2 listy, a zanim to podać do publicznych wiadomości. Ale w przekonaniu takim negatywnym opinii publicznej, budowanym w każdym razie przez Gazetę Wyborczą, to była taka, że ta uchwała, czy też w ogóle sposób przez ten rząd jej wykonywania w zamiarze miała być taką inkwizycją prawie że średniowiecza, taka nagonka na tych biednych konfidentów, którzy byli obnażani, obdarci z jakichkolwiek praw. No a ty znasz doskonale okoliczności, w jaki sposób rząd Jana Olszewskiego chciał właśnie te prawa respektować tym ludziom, tym politykom, tym urzędnikom, którzy na tej liście się znaleźli. Tak, no w zasadzie te 4-5 dni przed tym dostarczeniem tych słynnych kopert do Sejmu, no to był taki nieustający proces naradzania się na temat tego, co i jak zbudować, ażeby dać tym wszystkim osobom, które no, znajdą się w tej sytuacji niekorzystnej dla siebie, jakąś formułę, no, nazwijmy to obrony, tak? Tutaj to, co pan Jan zaproponował, co gdzieś tam no, też próbowaliśmy opisywać w jakiejś formie wstępnej prawnego rozwiązania, czego no, nie udało się z uwagi na rzeczywiście dużą dynamikę tamtej sytuacji, bo to tutaj też tak nawiązując do tego, do tych wszystkich oskarżeń rządu, że tych różnych rzeczy nie robił, ale to naprawdę było tak, że to bombardowanie codzienne i tak właściwie z godziny na godzinę wyciąganie jakichś kolejnych rzeczy, elementów takich bym powiedział no, bardzo silnie atakujących, no było już właściwie w maju tak duże, że tam nie było czasu w ogóle na myślenie w kategoriach pewnych strategii, tak? Znaczy, że jakby to, co się w ogóle udało gdzieś tam wyrywać bokami, to rzeczywiście było duże osiągnięcie. No wtedy się pojawił ten problem, który też tam, no, znaczy ta koncepcja, żeby powołać tą taką komisję prawdy, nazwijmy to, z panem profesorem Strzemboszem, ówczesnym szefem Sądu Najwyższego, no, która miała stać się takim właśnie ciałem. Problem no, właśnie polegał na tym, że wprowadzenie tego w drodze no, jakichś procedur cywilizowanych, prawnych, no, wymagało oczywiście dłuższego pracowania w sensie też legislacyjnym, no bo szybkie przeprowadzenie w ogóle było niemożliwe w tamtych warunkach przez Sejm, więc no, myśmy próbowali stworzyć jakiś tam taki, no właśnie honorowy regulamin, no bo to Jan Olszewski podkreślał, to już jakieś honorowe rozwiązanie wprowadzać, żeby dać ludziom jakąś szansę i zgromadzić tam w tej komisji takie osoby o takich autorytetach, które będą mogły być no, jakby akceptowane. No to tak, no to było tym takim momentem, który ja też bardzo mi utkwił w pamięci, to jego bardzo silne dążenie do tego, żeby takie... Każdy ma prawo do obrony. Tak, tak? Ścieżkę zagwarantować, tak? Więc te wszystkie brednie, które później były wypisywane w zderzeniu z tą rzeczywistością, właśnie pokazywanie Olszewskiego jako tego gościa, który gdzieś tam z maczugą chciał latać i pozabijać wszystkich przy pomocy teczek, no to jest chyba jedno z największych kłamstw w tej po 4 czerwca 89 naszej historii i próba takiego, bym powiedział, no, kompletnego przedstawienia człowieka w zupełnie innym świetle, to chyba jedno z najbardziej sprawowania urzędu też, tak. Tak. A to jeszcze tylko do uzupełnienia jakby te patrzenie przez premiera Olszewskiego, czy w ogóle tą ekipę, która brała udział bezpośrednio, zaangażowana była w uchwałę lustracyjną realizacji, to było drugi element, to jest to, że każdy miał prawo zapoznać się z aktem oskarżenia, czyli z materiałami źródłowymi. I którego dotyczą wszystkie osoby, które były ujawnione na tych listach, miały możliwość i niektóre z nich skorzystały. Jak skorzystały, to byłem sam świadkiem, przestały się wypowiadać publicznie na ten temat. Na ulicy Rakowieckiej, w siedzibie MSW, był przygotowany dla nich cały salon, gdzie mogli materiały źródłowe ich dotyczące się z nimi zapoznać i ustosunkować. No to mogę... I parę osób zdążyło, i senatorów, i posłów. Tak. I to było właśnie to myślenie pana Jana, te adwokackie takie. Jak tylko można w tych danych warunkach umożliwić ludziom prawo do obrony i zapoznania się do treści zarzutów. No to mogę powiedzieć, że no takim bardzo głęboko przeżywanym niewątpliwie przez Jana Olszewskiego, no to był problem profesora Wiesława Chrzanowskiego, no, który, znaczy on o jego historii nam opowiadał i jakby tą historię ten życiorys przedkładał jako właśnie taką najlepszą formułę powiedzenia o tym, dlaczego tym ludziom należy stworzyć możliwość powiedzenia, tak? Znaczy formę, w której mogliby no, przedstawić swoją historię życia, która czasem, no, powiedziałbym, mogła zmieniać sens papieru, tak? I tutaj jakby to było tym no, głównym jego taką troską, tak? To zbliżamy się już do końca, bo czas już nagli, panowie. No, słynne powiedzenie pana premiera Jana Olszewskiego w czasie, tak powiem, jego wypowiedzi nocnej przed głosowaniem, to jest czyja Polska, tak? Te pytanie. Czy po 30 latach to pytanie jest aktualne, Janie? Czyja Polska? Jest aktualne i każde pokolenie musi na to pytanie po swojemu odpowiadać, bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią stale zabiegać. No, sytuacja się zmienia i czasem jest nieco spokojniejsza, ale na ogół jest groźna. Ja tylko chciałem przypomnieć, że mnie w mojej pracy w MON-ie pomogła grupa oficerów. Oczywiście tych oficerów, którzy spędzili większość swego życia w PRL-u, ale tym niemniej tacy byli, którzy chcieli budować suwerenne państwo i którym ta nowa władza, która miała mandat demokratyczny, odpowiadała. Ale to nie wszystko, ponieważ ja miałem poparcie oficerów Armii Krajowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Tak się złożyło, że pewnych ludzi miałem okazję poznać, kiedy wyjeżdżałem na stypendia. Ja miałem okazję znać nie tylko Jerzego Giedroycia czy Józefa Marię Bocheńskiego, ale na przykład Zbigniewa Brzezińskiego. I Zbigniew Brzeziński przyjechał do Polski, jak ja byłem ministrem. Ja mu wręczałem osobny raport na temat o polskiej armii, tylko o zagrożeniach, jakie są wokół Polski, o rozmieszczeniu jednostek Armii Radzieckiej wokół Polski, tak? Pokazywałem mu mapy, gdzie stacjonują samoloty, nosiciele broni nuklearnej niedaleko Polski. To nie jest przypadek. Ja to piszę w książce, w drugim wydaniu Lewego Czerwcowego, który się nazywa Recydywa, że sekretarz generalny NATO Manfred Werner powołał specjalny sekretariat, który był wyłącznie do kontaktów z krajami dawnego bloku wschodniego. Otóż szefem tego sekretariatu był Polak, który był oficerem Armii Krajowej. Ja byłem w kontakcie z tym człowiekiem. Ja go poznałem jeszcze zanim byłem ministrem. Ja go poznałem na konferencji natowskiej w Oslo, gdzie miałem jakiś referat. Ale już wtedy, jakby to powiedzieć, on wiedział, kim ja jestem, a ja wiedziałam, kim on jest. Bo tak jakby miałem legitymację od takich ludzi, którzy na emigracji coś znaczyli. I ten oficer Armii Krajowej nazywał się Kornacki. To był oficer Powstania Warszawskiego z KDW. On uciekł z Polski, z PRL-u. Pracował w Sandhurst, czyli w brytyjskiej szkole wywiadu, a później właśnie pracował w NATO. I to ja przez niego uzgadniałem to, że przyjedzie tutaj Werner do Warszawy, to, że co powie, tak? Że ja pojadę do kwatery głównej NATO. Mało tego, w dniu, kiedy, jak powiedział tutaj Piotr, rząd dostał wotum zaufania i ja pamiętam, że wróciłem do mieszkania. Następnego dnia rano telefon. Zwykły telefon, nie było jeszcze innych telefonów, prawda? Nie miałem żadnego innego specjalnego. Kto dzwoni? Kwatera Główna NATO. A kto chce rozmawiać? Sekretarz generalny, tak? I on mi składa życzenia i mówi, że cieszy się, że będzie mógł ze mną pracować i mi gratuluje objęcia stanowiska. Tak? No a skąd on do mnie zadzwonił? Dlaczego zadzwonił? Bo z jednej strony kiedyś studiował u Józefa Marii Bocheńskiego sowietologię i komunizm, a z drugiej strony jego sekretarzem był porucznik Armii Krajowej Kornacki. Tak? No i to jest taki dowód na to, jakby powiedzieć, koło historii się trochę zamyka. Jedno pokolenie walczących o niepodległość pomaga temu drugiemu pokoleniu. Tak. Kiedy ja zacząłem mieć kłopoty z panem Wachowskim, który robił destrukcję w wojsku, no to przyszedł do mnie taki jeden major Armii Krajowej i powiedział, no to... Może trzeba się zająć tym Wachowskim. Ja mówię, no ja jestem ministrem obrony, ja nie mogę wydać polecenia, żeby śledzić ministra w kancelarii prezydenta. A on się uśmiechnął, ależ my to zorganizujemy. I ja po kilku tygodniach dostałem raport. Tak? Oni się rozstawili, oni śledzili Wachowskiego, tak? Jak on wyjeżdżał z Belwederu służbowym samochodem. Jak jechał kawałek, zostawiał służbowy samochód, wsiadał do innego samochodu i jechał dalej na kolejne spotkania, tak? Już nie w rządowym samochodzie. Tak? Więc na szczęście są w Polsce ludzie, którymi nie trzeba dowodzić, którzy sami wiedzą, co trzeba robić, żeby Polska była suwerenna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pięknie to wszystko powiedziane. Profesorze? Nie chciałbym uderzać w jakieś górnolotne tory, ale no, powstanie warszawskie trwało 2 miesiące, skończyło się tak, jak się skończyło. Nasze powstanie trwało 6 miesięcy. Skończyło się tak, jak się skończyło, ale myślę, że też te skutki no, dzisiaj szczęśliwie wracają tego, co zostało wtedy zasiane. Czasu nie należy marnować. Zamach na Kuczerę trwał 1,5 minuty. Ale ktoś wydał ten rozkaz z KDW. To tak, szanowni państwo, bardzo dziękuję za obecność waszą. Bardzo dziękuję za obecność państwa tutaj na miejscu i przy ekranach komputerów i i telewizorów. Podsumowując nasze spotkanie w takich krótkich słowach, to mogę tylko powiedzieć, że oprócz tych wszystkich płaszczyzn politycznych, militarnych, ekonomicznych, które wybiegają poza 5-10 lat, której zasługi pozytywne mamy dzięki rządowi Jana Olszewskiego, to chcę przypomnieć, że to była też kuźnia kadr. Stamtąd się wywodzą ludzie, czy z okoła tego rządu, którzy teraz funkcjonują publicznie nawet. W polityce są mniej lub bardziej znanymi osobami, a jeszcze do tej pory zaszczytne i ważne dla państwa polskiego funkcje pełnią, choćby właśnie Adam Glapiński, prezes... Ale Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński nie był w rządzie, był w Platformie popierająco, tak, i był na początku architektem tego, tak, no, zgadza się. Można powiedzieć, że wtedy debiutował jako wielki gracz. To prawda, nosi w aspekcie tego, o czym mówił tutaj profesor Grzegorz Górski, rozmów między Janem Olszewskim a przewodniczącym Tadeuszem Mazowieckim. Jednak w 89 roku też coś tam namotał. No nie, tu nie ma o czym w ogóle mówić, tak, to jest... W każdym razie ten aspekt jeszcze jest bardzo ciekawym wątkiem do opisania kiedyś, mam nadzieję, albo do opowiedzenia tutaj na tym miejscu. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do uczestnictwa i słuchania kolejnej debaty, która odbędzie się w grudniu tego roku. Dziękuję bardzo.